Dzień dobry, wieczór, witam bardzo serdecznie na kolejnej transmisji z Dnia Macki, transmisji, w której tę mackę, czy też ten dzień macki najprawdopodobniej zakończymy, przynajmniej taką mam nadzieję na to. I cóż, witam wszystkich, przynajmniej, jeju, znowu jest was bardzo dużo, bardzo się cieszę, ale część z was na pewno zdążę powitać, a więc lecimy po kolei szybciutko tutaj. Od kogo się zaczęło? Zaczęło się chyba od kolegi, najpierw chyba był kolega Biam, później, przepraszam, PB, później Biam, później żona PB, później Artur Rubin, później Kasia, Andrzej Półtoraj, koszmarny Paweł The Nightmare, który podkreślił, że wczoraj po 4 godzinach męki trzeba się odprężyć, zobaczymy, czy dzisiaj nie będzie przypadkiem męki także. Witam Karola Senka, toksycznego mściciela, Tomka Skubiego, Skejeka, Dzbwu, Golem, Justyna Rostowska, Jacek Skorzyla, Sebastian Pasik, Felicjusz, PB już witam i witam Słowikusa i Bartka, Boże, 89 czy 69, Jezus Maria, moje oczy. Bartka 89 i Krzysztof S i Piotr Szymański i Tytus Stowiński i Kacper i Bex i Slayer, Łukasz Szelewicki, Sinotek, Tom GTP, Nza, Popcornik witam, Oli Olczyk, Ryszard Hasała, czy mój imiennik, wszystkie ryśki to fajne chłopaki, Denil, PB z dużych liter, PB z małych liter, Where Audio przez chwilkę nie było, ale już jest, Nagebywacz Kur, Lechu 4 Siła, Matix, Ania Nykie, El Chupacabra, Greg Dex, Gruby 52, Jaro Pawłowski, Czarnobieski, Michałek, MD, duże M spacja D duże, bo jest też MD spacja małe. To jest przedziwne, ale tak jest. Zbyszek Z, Montegracz, Tomik 440, Delewega, Marian, Michu SSJ4, Slayer, już witałem Nagabywacza, ale witam raz jeszcze, Bartosz Bargier, Bart Olo, Joszko Broda, Barok 72, El Kamil, po prostu. I QB jest, witam QB'ego, naszego najlepszego gracza. Piotr Bejer, Gustaw Amiga, Wejtio SSJ2. Mad God, Łukasz Zieliński, Christy, Boże, coraz dłużej, Christy 147, Bartek Bartecki, Multi SJ, Tuszek, Dawid Kloskę, Paweł Civilis. MD z małych to uzurpator, zapewne tak jest. Moi drodzy, będziemy kontynuować rozgrywkę dokładnie w tym samym momencie, w którym się skończyła poprzednio, czyli od tego miejsca, że w którym podłączyliśmy generator do prądu w przyszłości i Lavern. Dla osób, które nie wiedzą w ogóle o co w grze Dzień Macki chodzi, podejrzewam, że takich osób tutaj jest niewiele, ale może jakieś się znalazły, króciusieńkie streszczenie, w którym mam nadzieję nie poplączę faktów, a więc wygląda cała sytuacja. Tak, w grze Maniac Mansion poznaliśmy rodzinkę szalonych wynalazców, którzy posiadali dwie macki, jedną zieloną, drugą purpurową, i wiele lat później, 5 lat po wydarzeniach z dnia, nie z dnia macki, tylko 5 lat po wydarzeniach z posiadłości maniaków, jedna z macek podchodzi do wody, takiej powiedzmy zanieczyszczonej chemikaliami, wtyka tam ręce, znaczy nie ręce, pije ją bodajże, czyli moczy się w niej i wyrastają jej ręce i od tej pory postanawia podbić świat, ucieka z posiadłości, a zielona macka zawiadamia przyjaciół swoich, czyli Bernarda, znanego z pierwszej gry, z Maniac Mansion, oraz dwoje innych młodych ludzi, Laverne, taką jakby miał powiedzieć, rozodrgano emocjonalnie dziewczynę, oraz Hołgiego, który jest starym, znaczy młodym rockersem i pracuje przy koncertach i chyba się obija ogólnie. I oni razem ruszają do posiadłości, żeby naprawić, czy też uniemożliwić w purpurowej masce podbicie świata. Przypadkowo ją uwalniają, bo została wcześniej schwytana przez doktora Edisona. Ta ucieka, zaś nasi bohaterowie ruszają za poradą doktora Edisona w przeszłość, by anulować całe to wydarzenie. Niestety okazuje się, że maszyna czasu się jest zepsuta, gdyż była zasilana sztucznym diamentem. Nie wiem, czy wiecie, ale do zasilania maszyny czasu potrzebny jest diament, ale taki prawdziwy. Niestety sztuczny nie daje rady i nasi bohaterowie zostają rozdzieleni w trzy linie czasowe, czyli Bernard zostaje w teraźniejszości, Hołgi cofa się w przeszłość o 200 lat, a Laverne 200 lat ląduje w przyszłości. I naszym zadaniem będzie sprowadzenie ich wszystkich do teraźniejszości za pomocą naprawionych maszyn. Udało się już kupić prawdziwy diament.
Mamy zasilanie doprowadzone do sprzętu w przyszłości, więc Laverne może wrócić do teraźniejszości, natomiast mamy teraz problem z kolegą Hoagiem, który, jakby to powiedzieć, musi sprostać wymaganiom Benjamina Franklina oraz reszty ojców założycieli, którzy akurat w tej tawernie się postanowili rozbić, przygotować konstytucję. Faustina, witam serdecznie wśród obserwatorów. I tak wygląda szybkie streszczenie. I Hoagie musi naładować, moi drodzy, baterię. I zaraz to będzie robić. Witam jeszcze raz wszystkich, których nie powitałem wcześniej. Kiedy stream Spalward w ogóle nie planuję. Wiem, że to jest przebój gigantyczny. W godzinę sprzedaje się 86 tysięcy kopii tej gry. W godzinę. Więc, no cóż. Gratulacje dla twórców. Dobra, zobaczymy jak z dźwiękiem. Graj. Witam Maharadża, i Kunika, i Nikolasa, i Xenofanesa, i Chrisa witam. Full Throttle wygrywa w ankiecie, okej. Okay. Czyli następną grą, jeśli się nic nie zmieni, to następną grą Lucas filmu, którą przejdziemy, będzie Full Throttle, później pewnie Sam & Max, później pewnie Labirynt, a na końcu Zack McCracken. Dobra, więc Laverne jest gotowa, a Hoagie ma problem, bo on musi... Tak mi się wydaje, a nie patrzyłem na żadne rozwiązania, od razu mówię. On potrzebuje dać specjalny materiał jakiś Benjaminowi Franklinowi, który robi latawiec. I wydaje mi się, że tym materiałem... Tak jakby, Waczu, wszystkie te gry będą, tylko po prostu teraz się pytałem o kolejności, więc wszystkie te gry będą. I wydaje mi się, że tym materiałem powinien być ten fartuch. Natomiast kiedy chcę zobaczyć fartuch laboratoryjny... It looks more like a raincoat than a właśnie, laptop. Przypomina płaszcz przeciwdeszczowy. Co by się przydało podczas burzy. Mamy też niezawodny sposób na wywołanie burzy. Trzeba umyć powóz. Bo wiadomo, że kiedy myje się samochód lub powóz, no to od razu burza jest jakże blisko. Więc jeśli go biorę, to Red Edison się oburza. Tylko pracownicy mają prawo używać tego fartucha. Więc muszę jakoś sprawić, żeby on był pracownikiem. Na razie nie wiem, jak to zrobić. Coś mi się przypomina, że trzeba było chyba jakieś podanie o pracę albo coś takiego, ale nie wiem, gdzie to można znaleźć. Natomiast sądzę, że prędzej w teraźniejszości by to mogło być, więc poszukam sobie drogim Bernardem. Czy mogę podnieść sflaczałe strzępy klauna Uzo? Michu SJ, a jakie jest dzisiejsze święto? Bo nie wiem. Nie wiem. Ja skoro nie wiem, to nie obchodzę. Witam Krzysztofa. Dobra. Dostałem też informację dla osób zainteresowanych VR-em, że jutro powinienem otrzymać w końcu urządzenie wstrząsowe do moich kontrolerów. Aha, dzisiaj, jejku, dzisiaj dzieciatka, oczywiście, tak. To moi synowie byli u mojego taty, tak. Oczywiście. Sebastianie, pani na górze szyje, chyba nie ma tam materiału podanego. Co tu jest? Witajcie. Czak roślinka, może tutaj jest coś. Może przegapiłem po prostu. To gra nie planszowa, tylko przygodowa. Tutaj trzeba badać wszystko dokładnie. I jeździć kursorem po każdym... Kamera, nie? Biurko. Jeszcze raz popatrzymy na biurko. It's Dr. Fred's desk. Witam Łukasza. Telefonem już dzwoniłem, tutaj nic. Przy tej mumii, która była na zewnątrz... Zaraz! Że co? Ja to przegapiłem przez cały ten czas gry? Wywieszka z ofertą pracy? Zaraz. Help wanted. Lab assistant. Hardworking moronic drone needed to assist genius with experiments. No to... High school diploma not required. Że tak powiem, jestem... Nie będę mówił, że jestem benzfajem, ale jestem delikatnie mało spostrzegawczy. To było cały czas od początku gry. I chyba trzeba po prostu wziąć i dać to... Dam pracę. O, po polsku. Popatrzcie, z jaką pieczołowitością ta polska wersja została przygotowana. Witam Dorotę.
O mój Boże, ale jestem ślepcem. Dobra, dajemy to Hołgiemu. I Hołgi teraz może pokazać Toredowi. What's this? Help wanted, moronic drone, assist genius, yada yada yada. Well, I'm the only genius around, and you look dumb enough. So pick up your lab coat and get to work. Proszę bardzo, bierzemy fartuch i zanosimy go Benjaminowi Franklinowi. Ksonie, wystarczy, że odpalisz grę i już. Nic nie musisz pobierać. Odpalasz grę i już tam spolszczenie jest. Idziemy na górę. American Arcadia. Dużo osób po moich zachętach sięgnęło po tę grę. Mam wrażenie, że nie żałują. Dobrze, i co? Daj fartuch. I got something good for you, mister. Mister. Mr. Brainstorm? Yes, hand it over. Doesn't this belong to somebody? Yeah, Red Edison. Ah. Witam Jereckiego i Wilka Stepowego, INST. No vision. A lightweight, durable fabric like this going to waste down in his basement. When I'm done with it, it will fly. Dobra. Eureka! The all-season Francocopter, ready to make history. Da mi go, żebym... Nie, sam. Miałem nadzieję, że będę mógł to... No, there's no fuse. So, what do I light? For the last time, you're not going to light anything. You just push it. The whole time? How am I going to get up that high? Listen, just wait for me to say the word now. Then push the kite into the air, all right? Dobra, muszę podłączyć baterię, tylko kiedy? Witam Zero Shutdown Incarnate One. Piotrku, Broken Swordy przechodziłem dawno temu, ale nie na transmisji. Czyli co, pchaj? Now! Mądzik, użyj. Bateria z latawcem. O. Now, in the name of science, now! Pchaj latawiec. Wii! I to jest, to była w 93 zapowiedź konsoli Wii. Kind of funny. You got it. Just hang on there. She's too heavy. I can't control her. Hang on, Ben. Hang on. She's breaking up. She's breaking up. Yes! Run for your life! Czyżbym miał? Co? Now that was interesting. Yeah. Say, can I see that kite for a second? No, I'm taking it back to my lab in Philly right now so I can study the results. Wish me luck! No i co teraz? I never got your name. It's Hoagie, sir. Czy bateria spadła na cały czas? Nice working with you, Hoagie. I promise to name an invention after you someday. Chyba nie nazwał. Ale nie, no chyba nie nazwał. Dobra, mamy naładowaną baterię. Super. Witam, Andrew. Adamie, jeśli chcesz grać po polsku, to tylko w oryginał, bo remix nie ma polskiej wersji. W Sonie Gravena demo grałem swego czasu, bo wyszło już parę lat temu, ze dwa lata temu chyba wyszło. Na razie kusi mnie Blasphemous 2, bo jeszcze mam jedynkę do skończenia, ale 2 jest w przecenie teraz. Zły bałwanku, witam. Hoagie to jest kanapka z bagietki de la Vega Maria, nawet nie wiedziałem. A czy wynalazł ją Benjamin Franklin? No bo wiadomo, że Lord Sandwich wynalazł kanapkę zwaną obecnie sandwichem, tak? Tak więc dużo potraw, nazw potraw pochodzi od ich twórców. Natomiast wątpię szczerze, by Benjamin Franklin wymyślił kanapkę z bagietki. O,
Tymczasem... Are you sure we don't need to add anything about hideous, slimy, super intelligent tentacles? Don't be absurd. No dobra. Czyli tak, mam baterię. To idę teraz do Chrono Johna, tak? Dexterze, witam. Nie, ale powiem tak, mój kochany tato chodził do szkoły, do podstawówki. To były lata powojenne, gdzie w podstawówce były dzieci z różnych roczników. No i wtedy już na ostrej kurtyzanie wchodził mocno czerwony stalinizm. I do 53, w zasadzie do śmierci Stalina, to było pranie mózgów niesamowite. I była ogólnie wszystkie najważniejsze wynalazki, to byli ludzie sowieccy, tak? Wynaleźli ludzie sowieccy. Więc mój tato uczył się w szkole, o czym mi wspominał później, że na przykład rower, znaczy tak uczono dzieci na początku lat 50., że rower to wynalazł towarzysz rowerów, a radio wynalazł towarzysz radiów. Nie wiem, czy to była inicjatywa tego nauczyciela, czy też nauczycielki, zindoktrynowanej politycznie, czy taka była ogólna linia. Sądzę, że raczej inicjatywa jakiegoś osobnika, który chciał się popisać przed kolegami partyjnymi, no ale taka była rzeczywistość wówczas. No dobra. Czyli użyj baterii z toaletą. Flush my one chance of getting out of here. A nie, to przepraszam, wtyczką. Użyj baterii z wtyczką. Wow. According to my instruments, wszystko jest w stanie gotowości. Your friends have activated their units, so it's time to throw the switch. Great. No. Są. Hoagie. I'm so happy to... I Laverne. Hi! Laverne! Wow! I'm so glad you two made it back okay. I hate to interrupt, but there's no time to lose. Now that you're back, we've got to proceed with the original plan and send you back to yesterday to turn off the sledge-o-matic! Huh? Say what? Now hold on a minute, Dr. Fred. They just barely made it back to our time alive, and I think... Ha-ha! Yes! You can't turn off the machine if I get there first. Uh-oh. Don't worry, guys. This time I know I can stop him. Uh-oh. I guess we better do something. Let's go. No, wait! You can't all go in the same. Zwłaszcza Hoagie nie powinien tam wchodzić teraz. Didn't you see the Fly? Och, dobry film Fly z Jeffem Goldblumem. Chociaż to już była druga wersja. We're We're some kind of monster, dudes. Great. Stuck here the rest of my life, listening to Bernard talking and watching Hoagie eat. Mom warned me there'd be days like this. Now, wait just a minute. It's green tentacle. W ubraniu są chyba tylko ten. What was that green? What? I believe he's trying to warn you about me. Oh. We're going to turn off the sludge-o-matic and defeat your evil plan, overgrown worm. You sorry lot are no match for me. But there's three of us. Well, sort of. Nevertheless, I mean to crush you. Yeah? You and what army? Why... This army, of course. Witam, szuwarku. O, w mordę! Yikes! You see, I've been busy.
These are all versions of myself from the future. I've been bringing them back here using the Chronojon. Together, we will conquer the world. You tend there. Go to the basement and guard the sludge-o-matic. TM znaczy trademark. Tam czarno-bieski chyba pytał o książki, a nie zdążyłem przeczytać. No one is to touch the sludge-o-matic. Now, creature, I must decide what excruciating tortures to leave them to me. Oh. I've been itching for a chance to test out my newly completed diminuator. Nie widzę powodów do cenzury. Zwłaszcza do kogo to trafi? To trafi do ułamka odbiorców. Co tu się stało? Zmniejszacz, on pracował nad zmniejszaczem cały czas. The rest of you come with me. Next stop, the world. What do we do now? Wow. It wears off. Aha. Run for it. Damn. The battery must not have had time to recharge, but it will. Ja się zastanawiam, skąd się wzięła broda u tej maski. Może jest przyczepiana jak u świętego Mikołaja, takiego z supermarketu. Shh. Maybe he won't find us. Czeski, dziękuję za subskrypcję. Juhu, where are you, human? Prezes, co, dobry wieczór. Dobra, i co mam tu zrobić? Zupełnie nie wiem. No muszę pójść do przeszłości chyba. Dobra, włącz, użyj telewizora, zobaczymy, co tam jest. That's right, an incredible. Ale, cały czas ten 4000 diament. That number again, 1-800-STAR-WARS. Call now, tell them Yoda sent you. Dobra, czyli tak, schodzimy chyba do mrocznego przejścia. Tylko czy oni się przecisną tam? Oj, oj. Dr. Fred, are you all right? Get me out of here! I feel like I'm pupating. Dobra. Excuse us. What is it? Czy możemy pociągnąć za tę dźwignię za wami? Uwaga, za wami trójgłowa małpa, oczywiście. Look behind you, a three-headed monkey. The only three-headed monkey here is in front of us. Now buzz off. To trzeba być bardziej przekonywującym. Fakt, że jesteśmy teraz trójgłową małpą. What is it? Który z was jest prawdziwą? O! Which one of you is the real purple tentacle? We all are, dopey. Weren't you paying attention earlier? Now, buzz off. Wykorzystamy inne opcje. W Fatemach oczywiście grałem. Excuse us. What is? Dwójkę też. Would you mind hopping out to get us some Chinese food? Nice try, but we're not budging. Now, buzz off. Chyba nie chcą się przekonać. Ja w ogóle nie mam nic w ekwipunku. Nic. Excuse us. What is it? Huh. Could you let us pull that lever over there? No chance. Dobra, zobaczymy, co... Now, buzz off. Wszystkie opcje pokojowego rozwiązania konfliktu zostały wyczerpane. Tam nie mogę przejść. Tutaj raczej nic nie ma. Do drzwi. This door appears to be locked. Ups. To gdzie powinienem... Zaraz, momencik. A, bo mi się okno przesunęło tutaj. A gdybym poszedł w tę stronę... Chrisie, nie działa z wersją remaster. Oczywiście, że nie. Mówiłem o tym, że działa, nawet jest w opisie, że działa tylko z wersją starą.
Użyj. Zaraz. Idź za zielona macka. Użyj zielona macka. I'd rather not. Otwórz zielona macka. It doesn't seem to open. Ciągnij zielona macka. We better not move him. Pchaj zielona macka. We better not move him. Patrz na zielona macka. Mów z zielona macka. Green, are you okay? Take my dick off. Well, huh? I think he'll be okay here for now. Dobra, a gdybyśmy... uruchomili... albo weszli do chrona Johna. I'm petrified of these things now. Nie. Pracują nad wersją remasterowaną? No to jest dobra ekipa. Dobra ekipa. Bartłomieju, witam. I podziwiam zapał, tak? Bo to jest czysto hobbystycznie i społecznie robione. O. Oby się nie obrócił. Aha. Uh-oh. Take that. A może trzeba dać się trafić? And this. Tak! Trzeba dać się trafić, żeby wejść do mysiej dziury. Blasted useless paperweight. Tam są mysie dziury gdzieś. Czy tutaj jest mysia dziura? Tutaj nie ma mysiej dziury, ale mysia dziura jest... Oj, tutaj, w tym pomieszczeniu. Aha. O. Uh-oh. Take that. Teraz przynajmniej otworzyłem drzwi. I oni są teraz tacy malutcy, że powinni tam wejść. Drat. Drat. O, to go nie przetłumaczyli. Idźcie do drzwi. O, i tutaj. Proszę, nie wstawajcie teraz. Znaczy, o, jestem w pomieszczeniu macki. Mogę pchnąć głośnik znowu. No time for that now. Dobra. Ale przedostałem się przez jego czujki. Uh-oh, this looks like it might work. Mhm. Yipes! Oj, oj, oj. Aha! Take that. Mm. And this. Drat. How can it possibly continue? Aha. Jeszcze bardziej mnie nie zmniejszy chyba. Take that. Drat. Dobra, proszę tu wejść. Jeszcze raz. Odbiornik TV, resztki jedzenia. Mysia dziura. Ale to już na pewno jest końcówka, więc podejrzewam, że dzisiejsza transmisja też będzie dosyć krótka z tego powodu. Chyba, że utknę. Na co też jest pewne prawdopodobieństwo. Dobra. Weź, albo pchnij ten głośnik. No time for that now. Już wiem, oni są w trójkę, to mogą podnieść kulę do kręgli. Ha, ha, ha! I teraz mogą użyć kuli do kręgli na nim. Witam, Mateku. Sądzę, że to ma szansę. To ma szansę. Są teraz super silni. Gdybym wziął jeszcze sprzęt stereo... I don't think I can pick that up. Żuwarku, nie podpowiadaj, nie podpowiadaj. Jak będziesz podpowiadał, to nie patrzę. W ogóle nie patrzę na czat teraz. Proszę nie podpowiadać. O, proszę teraz nie podpowiadać. Jak ten... Jak będę potrzebował pomocy, to się odezwę. Więc czekam, aż przewinie się ten napis, który napisał Szuwarek. Hey. Nie ma go. O. Where'd he go? To możemy pójść na górę, zobaczyć. Dobra. O. Komputer, dobra. This door appears to be locked. Może na górze. Nie ma już agentów Urzędu Skarbowego. Drzwi chyba są... This door appears zamknięte. To be locked. Idź do klapa.
jakby twórcy polskiej wersji jeszcze dali, wprowadzili odmianę, to byłoby już w ogóle niesamowite, ale to jest raczej niemożliwe. Dobra, tutaj nic nie zrobię. Mogę spróbować użyć tej kuli, żeby otworzyć te drzwi, ale to bez... No dobra, użyjemy. I'd rather not. Albo... Dobra, mam straszny plan, mam nikczemny plan, ale nie wiem, to się chyba nie powiedzie. No zobaczymy. Idziemy do mrocznego przejścia i użyjemy... Tutaj, popatrzcie, 1, 2, 3, 4. Zobaczymy. A jednak. Great. Now we can turn off the machine and prevent all this tentacle mayhem from ever happening. Dobra. A jest złowrogi, znowu nas zmniejszy. Well, I'm certainly glad that's over with. Yeah, let's get out of here. Leaving so soon? We haven't had the chance to get to know one another. Znowu zmniejszył. You humans are so short-sighted. Znowu dziadyga zmniejszył. Eek! A czy teraz my jako chomiki nie możemy tego... My other selves are taking over the world as we speak. Użyj chomiczy agregat. Skoczcie tam. I think it's designed to run with something. More like a small rotor. Dobra. Ciągnij. The human race is doomed. You humans amount to very little. Mm-hmm. Eek! Dobrze, to jest sekwencja, która bardzo przypomina ostatni rozdział Małpiej Wyspy i pierwszej, i drugiej, czyli pojedynek z leczakiem. Czy to nie jest głos leczaka przy okazji? Witam Andrzeja i Retromaszynę. Momencie. My other self. I'd rather not. Ciągnij. That doesn't sound like a good idea. Weź. You... Not my type. Dobra, idziemy stąd w takim razie. My other selves are taking over the world. On, kiedy as my we speak. Dźwignię pociągniemy, to on od razu to wyłącza. Teraz. I've already won. Move. Dr. Fred, are you all right? Get me out of here. Witam Apple Gamer i Dariusza i Łukasza. Dobra, ale jak mam cię ściągnąć, chłobuzie? My other selves are taking albo porozmawiam z nim. As we speak. O właśnie. Naprawdę jesteś fioletową matką z przyszłości? Are you really a future version of Purple Tentacle? Who else would be brilliant enough to invent the Diminuator? Konuśnik. Are you more or less intelligent than the Purple Tentacle from dobre our pytanie. Time? The same, but I've had 200 years to think things over. You're pretty handy with that ray gun. Ray gun, laserowa pukawka. Center of the forehead every time. Would you like a demonstration? Idę o zakład, że nie trafiłbyś we własne czoło. I bet you couldn't hit your own forehead. Nice try. Już miałem nadzieję. Już miałem nadzieję. Just what is it you have against humans anyway? Humans are our oppressors. They made us live in this horrible motel. They created us in ungainly forms, so we could not rise against them. Try walking around with your legs tied together and glue on your shoes. You'll see what I mean. But humans also created the sludge-o-matic, which made you super intelligent. Nonsense. I created that myself and sent it back through time.
I knew Fred's mad scientist ego would make him use it. How's that for a paradox? Who? Fred? But there's only one of him. Right. Ciekawe, że ani Laverne, ani Hoagie nic nie mówią. Są tylko biernymi obserwatorami. Let's discuss your hatred of humans further. What's to talk about? I detest the whole cackling, hand-wringing lot of you. Popcornik, dziękuję serdecznie. A więc? So? You wouldn't understand. Dobra, wydaje mi się, że trzeba pójść w ten wątek doktora Freda po prostu. I detest the whole cackling, hand-wringing lot of you. Sounds like you just hate Dr. Fred. I suppose you're right about that. I didn't start out hating all humans, just Dr. Fred. Ksonia, nie. Nie przeszedłem tego etapu. To my już pójdziemy sobie ratować świat. Jakieś lustro. Coś trzeba będzie tutaj. We better deal with purple tentacle first. Okej, okay. No to pchaj. That's probably a bad idea. The human race is doomed. Dobra, to w takim razie spróbuję wejść do tego koła, bo oni są przecież mniejsi, powinni zachowywać się jak chomiki. I've already won. Trafił. Your efforts are so tiny. Eek. Dobra. Run all you like, you insignificant insect. You can't stop me. Dr. Fred, are you all right? Get me out of here! Dobra. I feel like I'm pupating. Użyj chomicznego agregatu. I think it's designed to run with something. More like a small rodent. A gdybym... You can't stop me. He looks a lot like Santa, but not as friendly. Tak myślałem o tym elemencie na głowie. Tym, nie wiem, czy to jest lampka, czy coś my innego. My other selves are taking over the world as we speak. Jakby pchnął doktora Freda. That doesn't sound like a good idea. Albo pociągnął. That doesn't sound like a good idea. Albo... Bo kiedy... I've already won. Pociągnął tą dźwignię. Okej, to robi to samo cały czas. Strzela od razu we mnie. You humans amount to very little. Eek. Run all you like. Jakby strzelił w doktora. Niewiele brakuje, sądzę, bo on strzela w samo czoło Bernarda. Gdybym teraz pchnął... We can't reach it. Ciągnij. We can't reach it. No właśnie. You can't stop me. Dobra, co tu jest jeszcze? Trzeba zbadać dokładnie. Szlamomatik jest. My other selves are taking. I can't reach that from here. I can't reach that from here. It won't budge. Dobra, to jeszcze. Wiktorze, witam. O, może teraz dać mnie laserem do Freda. Why don't you zap Fred with the ray gun for a change? Perhaps that would be entertaining. Surely we can talk this out. Głos na Helu zawsze bawi. Surely. Chyba go kopnął. Oj, oj, oj. Wait.
You haven't heard the last of me. I'll be back, and the next time, the world and all its piffling inhabitants shall be mine, all mine. I to jest koniec gry? To taka transmisja krótka dzisiaj? Chyba trzeba będzie odpalić Prince'a. Okay, little fella. Mail this to Siberia. I znikają poszczególne te... Our work here is done. Now we can go home. Epilogue. Well, kiddies, it's been more fun than a jumpsuit full of weasels. Now, kindly get your freakish hide out of my home. Please, Dr. Fred, you've got to get us out of this mess. We look terrible, and we can't buy clothes off the rack. I'm getting sort of used to it. Maybe we could go on the talk show circuit. Nie przygotowałem przeglądu prawa. Myślałem, że jeszcze dłużej jest gra. Nie sądziłem, że tak... Gdybym wiedział, że tak mało brakuje, to bym poprzednią transmisję ciągnął. O to chodzi. Nie pamiętałem, że tak mało zostało. To tu ledwie godzinka. Idiots! It seems you're not exactly the sideshow attraction you imagined. You're just three complete goofballs stuck in one suit of clothes. Krzysztofie, oczywiście, że grałem w Artful Escape. To kiedy tylko ta gra wyszła, przeszedłem ją całą na transmisji. I'm glad that's taken care of. Looks like everything's back to normal. Aha, tylko flaga z macek pozostała. Kurczę. To jestem troszkę ten. Jakby to powiedzieć, nie to, że zawiedziony, tylko zdziwiony. Zdziwiony, że to już koniec jest. Myślałem, że będzie trwało dłużej. Wobec tego możemy zacząć od razu kolejną grę Lucasfilmu. Albo możemy włączyć Ryśka. Więc... tak to chyba zrobimy. Momencik, ja muszę sobie poszukać wszystkich moich ustawień. Chyba Ryśka, tak coś czuję, że Rysiek będzie rządzić. Ryśka odpalimy. Tylko muszę tutaj pozmieniać sceny troszkę. I mam nadzieję, że się nie obrazicie, że będzie Rysiek, ale... Tylko jeszcze muszę zmienić też opis na tym... Na... Boże, jak to się nazywa? Na Twitchu. A tutaj możemy już grę wyłączyć w zasadzie. F5. Tylko, albo jeszcze zapisać stan. Koniec. Okej. Okay. I wyjdź z niej. Wyjdź. Dobrze, moi drodzy, teraz powinniście słyszeć już muzykę z Amiga Game Selector. Na całe szczęście wszystko w zasadzie podłączone. Muszę tylko zrobić tak. Ustawić tytuł gry, więc Ritzk Dangerous.
2. I no i nie Amiga, a PC. Amiga. Już ładnie wyrównać. Dobrze. Tutaj muszę jeszcze zrobić pewne myki. Joystick jest podłączony. Joystick on tutaj. Zmieniam tytuł na Twitchu jeszcze. Boże, gdzie myszka jest? Myszko, chodź tutaj. To przełączam. O, niech tak będzie, lepiej to niż moja paszczenka. Jakby to nazwać? Niebezpieczny Rysiek powraca. Powraca. I to już będzie chyba piąta transmisja, czy czwarta. Czwarta. O, piąta. I dajemy Ritzk Dangerous 2. Możemy zmienić, zostawić retro. I możemy zostawić retro, tak. I Amiga. O, Amiga jeszcze dopiszemy. Dziękuję serdecznie za dorzucanie do skarbonki NZ-a. Też da się zrobić rajd na YouTubie. Proszę mi napisać dokładnie, jak to zrobić. To będę robić rajdy na YouTubie też. Dodaj tak, Amiga. Gotowe. Zmieniłem. Dobra, teraz tak. Tutaj muszę jeszcze tylko ustawić to i... Przechwytywanie. Tutaj trzeba popracować nad wielkością. Dobra. Prawie. Jeszcze troszkę możemy zmniejszyć. Dobrze. Proszę bardzo. To jest ustawione. O, czy przełączyć? Boże mój. To będzie. Takiego zwrotu akcji się nie spodziewałem. Byłem przekonany, że jeszcze ze 2-3 godziny jest gry. A tutaj taka zmiana. Taka zmiana. Dobra. Ciszę. Dobra. Atomic Mud Mines. Ja sobie powiększę jeszcze tylko ekran. Ryszardzie, drogi Z, dałem odnośnik na Discordzie u mnie w tym... Boże, na kanale gry emulacja. Bo nie mamy kanału gry retro, to dałem gry emulacja. I tam jest odnośnik. No dobrze. Czy ja mogę zmienić też opis transmisji na YouTubie? Mogę. Zrobimy. Skończyliśmy Dzień Macki, teraz Rysiek. Dzień Macki. Czas na Ryśka. Czas na niebezpiecznego Ryśka. Ryśka to już czwarta część jego. Dobra. Okej. I to mogę dać save. Zrobiłem, haha. Jarku, wraca Amiga w tym roku. Dobra, proszę, moi drodzy, to jest bardzo stresujące teraz, co się będzie działo. Proszę o dużo wsparcia, dużo dobrych myśli, bo... Prawda, mam strój bardziej do przygodówki. Postanowiłem w ogóle też robić tak, że w przygodówki gram w koszulę, grę wymagające potu i krwi gram w czymś, co będzie lepiej wchłaniać pot i krew, czyli w t-shirtach, no ale cóż. O, poczekajcie, bo jeszcze muszę przełączyć na okno. Ha! Pamiętam! Zmieniło się w real time. Dobrze, bardzo dobrze. Oj. Takiej sytuacji jeszcze nie miałem, muszę powiedzieć. No ale dobra. Ciekawe, ile pamiętam z wczoraj. Czy
Czy zginę od razu, czy po pewnej chwili? Oj, tutaj mogłem od razu skakać. I teraz będzie. Hop. Oj, od razu. O, szuwarek wkleję już. Na gabywaczu Full Throttle nie jest długi, ale nie pamiętam go dokładnie. Ja zgarzę. Witam serdecznie wśród obserwatorów. Popatrzmy w ogóle, jak tam sytuacja z obserwatorami wygląda na Twitchu. Ile w tym momencie jest osób? 5919 osób obserwuje ogólnie. Nie w tym momencie, a w tym momencie 95, które serdecznie pozdrawiam. Dobra. Andrew, dzisiaj nie skończę. Jak skończę ten etap, to będzie super. Sebastianie, dziękuję za wrzucenie do skarbonki. W ogóle, jeśli ktoś chciałby wesprzeć, będzie mi bardzo miło, jeśli tak, ale to nie jest absolutnie konieczne. Ale jakby ktoś chciał, to wydaje mi się, że na Tipli jest najlepszy przelicznik zwrotu. W sensie najwięcej do twórcy, czyli w tym wypadku do mnie. I chyba teraz dali też możliwość płatności chyba blikiem albo innymi takimi rzeczami. Dobra, czekamy. Idealnie. Może ta koszula przyniesie mi szczęście. To jest jedna z moich ulubionych koszul. Muszę w ogóle sobie kupić trochę więcej koszul, bo mam koszulę z czasów, kiedy byłem większy. Tak i... Tak mocno są za duże niektóre. Kołnierzyk chyba, mam takie jakieś z kołnierzykiem 44. Zizi.pl, ja przechodziłem swego czasu księcia dość regularnie. Uda się? Udało się, proszę, zapamiętałem to. Ale teraz nie przechodziłem, nie. Ostatnio zwykłego księcia Persji przechodziłem, nie wiem. 4 lata temu, gdzieś tak, pi razy drzwi. Blikiem zawsze było. No to w takim, ja dostałem informację, Mateku, że można pay safeguard, coś takiego, nie wiem. Dobra. Na razie, bez zapyszania, idzie w zasadzie oprócz tego głupiego zgonu na samym początku, idzie tak jak wczoraj. Prawdziwym testem jest jednak kosmiczny skuter, tak? Kosmiczny skuter to prawdziwy test. Koszmarny Pawle, ja życzę powrotu do dobrej garderoby. Siko, witam serdecznie. Dobra, udało się, pyk. Teraz są wagoniki, nie pamiętam, no właśnie, wagoniki, przyzwyczajenie do wagoników zajmie mi pewnie parę chwil, bo tam jednak pamięć mięśniowa szczególne znaczenie ma. Zizi.pl z Prince of Persia VGA. Jeśli już, to na Amigę bym zagrał niż na VGA. A, udało się. Och. I nie wiem, czy bym pamiętał. Wczoraj na transmisji z Ryśka mówiłem, że pamiętam pierwsze trzy etapy z księcia całkiem nieźle, ale dalej musiałbym sobie przypomnieć, więc to na pewno nie trwałoby 60 minut. Bardziej trwałoby z 5 godzin. Dobra, tego przejścia nie nazwę, znaczy nie zapamiętam tego przejścia w annałach mojej pamięci, ale co? Drego, Nemesis Lockdown? Mam to w sumie, ale nigdy nie grałem w tę wersję komputerową. Zizi.pl, pierwszy pop wyszedł na wszystko. Gdyby nie wyszedł na Amigę, byłbym bardzo zdziwiony. Będzie być ten telewizor z tyłu, ma 78 cali.
Dlatego teraz, gdybym kupował, to coś większego bym chciał. Chociaż 2 cale. Dobra, ile to straciłem żyć? No bardzo słabo, bardzo słabo. Na 2 życiach mogę w ogóle nie przejść tych skuterów. Witam Roberta. Gry z serii La Mulana, wiem o co chodzi, taki niby Indiana Jones, ale w zasadzie nie grałem. Kiedyś odpaliłem, ale nie grałem, więc zdaję sobie sprawę z ich istnienia. Wiem mniej więcej co to jest, ale nie grałem praktycznie w ogóle. Czy słucham Wishbone Ash? W zasadzie znam tylko tą najsłynniejszą płytę. A tak to nie. Boże, jak ona się nazywa, ta najsłynniejsza płyta? Zapomniałem już. Widzisz, taki ze mnie słuchać Wishbone Ash, zapomniałem jak się nazywa. Jedna z najsłynniejszych płyt w historii muzyki rockowej. No dobra. To takie testowe przejście zupełnie, ale udało się, popatrzcie, dojść do, za pierwszym razem, do skuteru. W Edmundzie to jest, są monitory, wszystkie są Asusy, 2K, 27 cali. Będę musiał pójść po jakiś środek znieczulający, alkoholowy, po prostu to jest. Jest Full Throttle po polsku? To nie wiedziałem. Wersja Amigowa Prince of Persia to była jedna z pierwszych wersji, która się pojawiła. Oczywiście pierwsza to była na Apple II. Ale później wydaje mi się... O Jezus! Zagapiłem się. Od nowa. Tutaj strata życia w takim etapie, na takim etapie przejścia jest zbyt bolesna. Właśnie, wszystko jest wypisane na tym. I na Twitchu, i na YouTubie w opisie. Sprzęt, z którego korzystam. Nawet nie wiedziałem, że jest po polsku Full Throttle. A to jest tak fanowski, czy oficjalnie? Czy ta wersja remastered jest po polsku? Bo nie pamiętam. Ja ją mam kupioną, ale nie pamiętam, czy ona jest po polsku. Nie pamiętam, czy w remasterowaną grałem w ogóle. Czy grałem tylko w tą starą. Dobra, pyk. Tutaj już gram tak, jakbym przechodził tę grę na czas. Bardzo ładna wersja popa jest na Super Nintendo też. Wyszła też wersja na ZX Spectrum. Polacy zrobili na Atari małe. Wyszła na Commodore 64. Nie wiem, czy jest na Amstrada. Tego akurat pewien nie jestem. No ale... Oj. Dobra, jeszcze raz będę musiał to zrobić. Jeszcze raz odpalić. Ha. Raz, 2, 3. Dobrze, jest. Udało się. Dobrze. Oj, jeszcze raz, proszę wcisnąć. Na kanale Retro Borsu Kimotek, tam chyba kolega Adam właśnie gra w coś. Polecam kanał. Kolega Kurt przechodził, albo nadal przechodzi wszystkie wersje podstawowego Księcia Persji. Teraz gra akurat w Lost Crown, ale przedtem przechodził wszystkie możliwe wersje Księcia Persji. A że jest bardzo sprawnym graczem, to też sprawnie bardzo mu to szło. Dobrze. Proszę bardzo. Tutaj nie zginąć
w głupi sposób i będzie dobrze. To jest jedno z miejsc takich, w których najłatwiej głupio zginąć, albo łatwo głupio zginąć. Jak się źle wycyrkluje czas, ale chyba już mam to opanowane. Wózeczki oczywiście, to jest tradycyjna moja pięta Achillesowa, którą udało się pokonać. Kolejna głupia śmierć to jest to miejsce, przypominam, z lewej strony leci beczka, jak zejdziemy podest niżej, dosłownie pół sekundy później rusza druga z tej strony, więc trzeba poczekać te pół sekundy, nie za wcześnie, nie za późno trzeba skoczyć. Andrew, ja sądzę, że ten remaster Kotora został anulowany, więc chyba nigdy. Udało się. Dobra. Znaczy, oficjalnie nie został, ale takie plotki chodzą, że został anulowany. Tak samo jak plotki chodzą, że został anulowany odnowione piaski czasu. Dobra. Oj, ale bym głupio zginął tutaj. Zapomniałem o tym. Budzia. Magiczny klusku. Myślałem o tym, naprawdę myślałem o tym, ale to jest... Najpierw będę musiał to przejść, więc... To jest jeszcze... Dużo przede mną. Oj! Więcej szans miałbym w pierwszym Riku, bo pierwszy Rik nie jest tak morderczo trudny w uderzeniu. Chyba pójdę sobie po jakiś alkohol. Jej! Trzeba było zjeżdżać! Cztery życia straciłem, no. I mów tutaj o wyrabianiu najlepsze pięć żyć straconych. To jest... punkt, który oddziela chłopców od mężczyzn. No w końcu. On w sumie nie jest taki trudny, no. Niepotrzebnie przy ścianie właśnie, to jest chyba jedyne miejsce przy ścianie, w którym mogę kontrolować to, co się dzieje. Jaką polską grę bym widział w remake? Ojej. Polska gra w remake'u. No, dobre pytanie. Chciałbym zobaczyć Gorki 17 odnowione. Czyli Odium, jak to było zwane na zachodzie. Chętnie bym zobaczył też ogólnie gry Metropolisu, bo nie wiem. Przydałoby się zobaczyć Księcia i Tchórza w nowej oprawie graficznej. Albo z podbitą rozdzielczością. Tu ja mówię oczywiście o takich klasycznych, starszych grach. No wiecie, Wiedźmin pierwszy, który jest zrobiony na nowo. Tajemnica zaginionej statuetki? Nie. Sobie przypomnę tą zagadkę ze ślinieniem obwodu elektrycznego i pluciem, to było... Artemie, nie wiem co tutaj mówić, no kamizelka obciążeniowa, ja nie mam żadnych problemów z kręgosłupem, ja nie noszę jakichś tam gigantycznych ciężarów, ja noszę tylko 22 kilo, to jest wiesz, kiedyś ważyłem 45 kilo więcej niż teraz, więc 22 kilo więcej i to nie noszę cały dzień, tylko ja wiem, godzinę, półtorej max dziennie. Franco ma swój remaster, nazywa się Franco and Skinny, tak? Dobra, idziemy. Tyk. Udało się. I tutaj też się udało. Nie sądziłem, że tak szybko wrócę do tej gry. Magiczny klusku, dobrej nocy życzę. No, miłośnicy na przykład takiej gry Clash, która była, to pewnie wiecie, że jest we wczesnym dostępie Clash 2,
i zbiera teraz całkiem przyzwoite oceny. Nie wiem, no, nie jest to może jakiś tam hit nad hity, ale zbiera przyzwoite oceny. Tutaj muszę się skupić. Zmruża oczy. Jest. Madmanie, macki zostały już przejdźnięte. Skończone. Ja już sam myślałem, że będzie to trwało dłużej, ale okazało się, że poprzednią transmisję zakończyliśmy tuż pod koniec. Ja nie wiedziałem, że tak mało zostało. W takim wypadku bym kontynuował, kiedy to było? W sobotę, a zostało 40 minut i po grze. No dobra, tutaj musimy pójść i podskoczyć. Hop, hop, jest. Remaster Earth 2150 to jest ciężko raczej, bo ogólnie teraz RTS-y to nie mają dobrej pracy. Momencik, ktoś się do mnie dobija. O, momencik. O! Marcin Giełzak. O, super, super. Nie wiem, tu mogłem zeskakiwać, ale zeskoczę teraz. Dobra. I czemu zjeżdżam przy ścianie? Bo mam największą sposobność kontrolowania tego skutera, przynajmniej w linii poziomej, tak? Nie giba mi się. Jest w jednej pozycji. W pionie oczywiście kontroluję, ale gdyby to było tutaj, to popatrzcie, ile tutaj jest zmiennych jednocześnie. Tak? W poziomie jest zaklinowany, więc tutaj zdecydowanie lepiej, żebym go tak trzymał. Tak daleko, a tak blisko. Albo na odwrót, tak blisko, a tak daleko. Jest! Dwa życia stracone. Żeby odnieść sukces, to muszę tak naprawdę tutaj nie tracić w ogóle życia. Ale cóż. I tutaj pamiętać na szlam spadający z góry. Hop. I hop. I hop. Proszę zabić robota. Proszę zabić robota. Jest, schowałem się. Uff. Teraz muszę spaść w odpowiednim momencie i nacisnąć strzał od razu. To jest bardzo, bardzo trudne. Cieszę się, szuwarku, że się podoba. Poczekaj, teraz skupienie najwyższe. Ping. Dobra, jest. Tutaj zaś wykorzystam mój trik, tak? Podjeżdżam do góry, wycofuję się i proszę, przeciwnika już nie ma. Sam to znalazłem. Glitch. Ratujące życie. I jeśli nie spaprzę tego głupio, to kwestia skutera została właśnie opanowana. Proszę, jest. Skuter zrobiony. Teraz to jest kolejne miejsce, niby proste, przy którym ginę w sposób urągający w ogóle przyzwoitości. Tu Siwano, witam. Spóźniłaś się na skończenie dnia macki. Dobra. Idziemy teraz tutaj i hoppa. Tu, żeby tu głupio nie zginąć. Tu też bardzo łatwo można głupio zginąć, ale udało się. Więc jeśli to przejdę... Tutaj już jest. Poczekamy, aż szlamoforma przejedzie. O, dobra, to mogę tutaj w zasadzie...
Okej. I zaraz będzie kolejne wyzwanie, czyli które ja nazywam 2 i 5. 2 i 5. Tak je nazywam sobie. Dobra. Czemu 2 i 5? Ano temu. Druga i piąta beczka. Flow.pl. Witam serdecznie. Zastanawiam się, czy nie pójść po jakiś alkohol. Tutaj kawa, tutaj miałem resztkę cytrynówki, dosłownie na pół palca. Dobra, 2 i 5. 2 i 5. Bum. Udało się. Udało się, brawo. Teraz tak, tutaj widzicie tego zdezorientowanego górnika na górze. Nie przyjdziemy mu z pomocą. Będzie tak zdezorientowany do końca. Nie! Milimetr za późno, za daleko. Ach. Jak niewiele. Dobra. 2 i 5. Dwa i pięć. Drogi Darkmanie, jeśli chodzi o tę grę, to nic się nie zmieniło od wczoraj. Jestem w tym samym miejscu, w którym byłem. Bez zmian. Tak, kiedyś to były Soulsy. Teraz już nie ma Soulsów. Muszę się zastanowić nad swoim życiem. Coś źle robię. Popatrzcie, nawet milimetr może zadecydować o waszym życiu. Masakra. Jedno życie zostało, tak? Jedno życie. Po pikselu. Jest. O, dobra, teraz ta plujka tutaj. Zapomniałem o niej. Dobrze, że... Dobra, udało się plujkę przejść. No tutaj będzie wa. Nie jak go nazwać. Glutożer, tak go nazwał. Sebastianie, nie, to jest transmisja z dzisiaj, bo przyszedłem już dzień macki. Okazało się, że zostało dużo czasu, więc czemu nie Rysiek? Czemu nie Rysiek? Tutaj są ręce. Witaj, drogi sąsiedzki szopie. Dobra, to jest... Tutaj chyba jeszcze nie zginąłem ani razu. Zawsze może być ten pierwszy raz za moment. Glutorycz. Jak piekłorycz. Pięknie, glutorycz. Tak jest. Glutorycz. Dobrze, teraz musimy sprowadzić jednego z tych... Nie wiem, jakich... To są jacyś super górnicy na dół, żeby zszedł i zginął po prostu. Sprowadzamy go na manowce. On kocha owce, a my go sprowadzamy na manowce. Dobra, no złaź, że chłopie. No w końcu. Spawacze, tak, to są spawacze. Zaraz. Naciskam i od razu skaczę. Naciskam i od razu skaczę. Jest, udało się. Dobra, i tutaj zazwyczaj ginąłem.
Nie przeszedłem dalej niż ten ekran, który tutaj widzimy, bo są, jak widzicie na razie jedną platformę zrzucającą szlam, która zrzuca ją dwa razy, to na górze, niewidoczna dla nas, jest jeszcze jedna platforma to robiąca, tylko dokładnie nie wiem, w których odstępach. Adziorze, nie poznałem tego gentlemana. Nie wiem, kto to był. Dobra, gdybym teraz sobie tu podskoczył. O, i teraz... Oj! Co to było? Cóż to za zdradzieckie podejście z dołu? Zakradli się od dołu. Nie, no to było... Nie wiem, jak to nazwać nawet. To było bezwzględne. Bezwzględne to było. Gra pełna niespodzianek, popatrzcie. Taki niby prosty tytuł, sprzed 34 lat. A ile dostarcza radości? Wam, bo mi to tylko siwych włosów przysparza. A wy się cieszycie moim cierpieniem. Nie, dobra. Tak wybuchnie. Zbieramy to wszystko, musimy zebrać. Znaczy nie muszę, ale lepiej, żebym zebrał. Widzę, że mamy miłośnika dawnego prezydenta, Andrea. Dobra. Stawiamy łatwo tutaj. Raz, dwa, trzy. To już mam opanowane. Czasami tu ginę, ale bardzo rzadko. Tu Sivano zbieranie górników daje punkty. Natomiast tam oprócz górników są też zasoby w postaci min oraz pocisków do naszej broni energetycznej. Witam, Lolas. Dobra. Czekamy. Co tutaj się dzieje? Glutorycza? To jest chyba najprostszy ekran w grze. Tutaj jeszcze chyba nie zginąłem ani razu, albo tylko raz. Na każdym innym ekranie ginąłem, a tutaj chyba tylko raz. Albo w ogóle. Tutaj wielokrotnie ginąłem. W sumie szkoda, że nie mam coś takiego jak mapy ciepła, nie? Tej mapka całego ryśka i zaznaczone miejsca, na których najwięcej ginę. Ale to byłby super patent, gdyby była taka nakładka. Można by wtedy skupić się na słabych i mocnych punktach i szlifować te, które no, są właśnie słabe. Adamusie, dziękuję, że dołączyłeś do subskrybentów. Zrobiłeś to w momencie, który mnie zabił. Ale dziękuję, tak czy inaczej. Dobra. O mój Boże. No na tej zielonej ręce się chyba jeszcze nigdy nie wykrzaczyłem, ale zawsze musi być pierwszy raz. Pamiętajcie, że to, co teraz widzicie, to jest dopiero wstęp do prawdziwego wyzwania, którym będzie przejście całej gry na 6 życiach, tych początkowych. Od pierwszego poziomu do końca tego. Cieszę się, Lola, że się podobał ostatni odcinek, chociaż zaczynamy od smutnej wiadomości, od śmierci kolegi Tygryska. Dopiero jak mi powiedział Andrzej ksywkę, to sobie uświadomiłem, że kolegę Tygryska znałem z forum gry online z samego początku. Co prawda nigdy się na żywo nie widzieliśmy, natomiast znałem go właśnie z postów na gry online.
Młody chłopak, kurczę, 47 lat. Chyba. Andrea, ja to będę chciał przejść po prostu na żywo. Skorpionie, nie, to nie, to nie ten tam tygrysek. To nie. To taki. Nie, do góry. Tutaj by się przydał lepszy joystick, zdecydowanie. Taki mniej sprężynujący. Zen. Wygląda jak Trump, ten bohater. No już wtedy przewidzieli, kto będzie kolejnym prezydentem, widzisz? Dobra. Proszę zabić robota. Proszę zabić robota. Zabił robota. Bardzo dobrze. Spoko. Pyk. Łukaszu, jest to możliwe. Chciałbym spróbować. To byłoby piękne wyzwanie. To byłoby piękne wyzwanie, takie, które można by rzeczywiście określić mianem wyzwania, prawda? To jest coś niezwykłego, na co porywa się pewnie niewiele osób. Ja dzisiaj do pierwszej nocy nie lecimy, nie. Ja myślałem, że jakieś 2 godziny zajmie mi, 2,5 zajmie mi dzień macki. Okazało się, że zajęło 40 minut nawet. Przepraszam. Tamtego miejsca mapa ciepła miała nie obowiązywać. Co tu się stało w ogóle? Żeby w takim miejscu zginąć. No boż. Dobra. O, skacz, skacz, chłopie, skacz. Muszę zapamiętać, że jak będziecie kiedyś skakiwać na wagoniki takie, to nigdy nie atakujcie go pod kątem. Atakowanie wagonika pod kątem może się skończyć dla was tragicznie. Wagoniki trzeba atakować tylko pionowo. Tutaj też. Tutaj nie. Tu nie zadziałało. O mój Boże. Co tu się dzieje? Nie wiem, które to już jest podejście. Powinienem to liczyć w zasadzie. Powinienem te podejście liczyć, bo... żeby mieć jakiś obraz tej klęski, przez którą osiwieje i wyłysieje jednocześnie. Boże mój. Będą mi się śniły te komnaty po prostu. Będą mi się śniły. Oj, nie skacz. Tutaj chociaż jest w miarę. Ja pamiętam, że jak Rysiek był dostępny na giełdzie do skopiowania, to oczywiście już z trainerem tak zwanym, który dawał wszystko, nieograniczone życia, nieograniczone strzały, no wszystko dawał. Szymonie, dzięki serdeczne za wrzucenie do skarbonki. Zostanie wykorzystane w jakimś dobrym celu, na przykład kupno znieczulającego alkoholu. Ja też wolałbym osiwieć niż wyłysieć, zdecydowanie, zdecydowanie.
Szacunek, jak pięknie napisany szacunek. Dziękuję, że wpadłeś, dziękuję, że się podoba. Polecam się na przyszłość. O Boże. Sanitarium, czy będę ogrywać? Są takie plany, ale na razie bliżej niesprecyzowane. Muszę się zastanowić, bo na pewno będę chciał wrócić do przygodówek. Jak skończę wszystkie Lucasfilmowe, to będą kolejne, prawda? W kolejce są Gabriel Knighty, więc pewnie te gry będę chciał przejść. Bo one są najsensowniejsze chyba z tych sierrowych tytułów. Oj! Ha! Udało mi się ocalić! Dobra, wagoniki. Uff. Oj! O Boże. Lolas, tak, będzie grane Hellblade na VR. Czemu ja zginąłem? Zrobiłem wszystko tak jak zawsze. Chyba poszedłem o milimetr do przodu, za daleko. O jeden właśnie, jak był znakomity film o jeden most za daleko, to tutaj można powiedzieć o jeden milimetr za daleko. To jest taki... O jeden milimetr za... To jest po prostu slogan do tej gry. Pasujący idealnie. Ja Gabriela Knighta dwójkę bardzo, bardzo, bardzo lubiłem. Pamiętałem, że siedziałem nad nim, nie wiem, chyba miesiąc w to grałem, bo postanowiłem przejść bez żadnego poradnika. I udało się ostatecznie. Chociaż nie, w jednym miejscu chyba sięgnąłem po poradnik. Nie pamiętam, chyba... Przy ostatniej rozgrywce z głównym przeciwnikiem nie będę zdradzał, kto nim jest, bo nie wszyscy może grali. Natomiast właśnie, jaka gra będzie na pewno ogrywana, to będzie Czarna Dahlia. Black Dahlia, tylko muszę się przygotować do niej też, że tak powiem, wiedzowo. Muszę przypomnieć sobie trochę faktów historycznych i trochę o Stanach Zjednoczonych w latach 30. poczytać też. Skorpionie. Nie grałem w zasadzie w ogóle, kupiłem tę grę tylko po to, żeby przetestować ten iniektor Unrealowy. Niestety mi średnio działa, więc na razie nie grałem. Więc mam w bibliotece, ale nieruszone praktycznie. Oj! Proszę, nie. Zgin. Czemu skutery są takie bezwładne? No to jest... Dobra, jest. Co z zaproszeniem pana Cecila Andrew? No, są plany, tak? Są plany. Znaczy, to nie było to raczej tak, żeby powiedział może parę słów. Natomiast z Marcinem Giełzakiem zaczynamy powoli chyba dogadywać taki odcinek o Broken Swordach po prostu. Bo najpierw będę chciał też przejść Broken Sword, więc może zrobię tak, że po Lucasfilmach w tym miesiącu co najmniej jeszcze jednego Lucasfilma trzeba będzie zrobić. Może nawet, no nie, więcej się nie uda, bo to koniec miesiąca jest. Więc Full Throttle w tym miesiącu jeszcze pęknie niemal na pewno. Na początku lutego byśmy zrobili pozostałe trzy. To nie są długie gry. Chyba, że w Labirynt nigdy nie grałem, więc... Sama i Maxa nie pamiętam, no, ale w sumie Zaka Makrakena też nie za bardzo, no ale tak się pocieszam, że to nie są długie gry. Jest, udało się. Obróć się. Dosłownie muszę co do milimetra to robić. I teraz... Jest! Boże, jak tu niewiele brakuje. Na gabywaczu Full Throttle 4 godziny, jak się wie, jak się grać. Ja nie pamiętam tam dokładnie wszystkiego. To jest gra, którą grałem Zaraz, kiedy ja grałem ostatnio Full Throttle? Chyba w 2016-17.
DJ Foxer, oczywiście. Jak można w takiej gry nie grać na joysticku? Nie wyobrażam sobie nie grać. W to napadzie? Nie wiem, to byłoby dziwne doznanie. Pewnie trudniejsze niż na joysticku swoją drogą. Dobra, ile żyć jest? 2 życia stracone. Mogłoby być lepiej oczywiście, jak zawsze, ale nie jest najgorzej. Dobra. Tylko tu głupio nie zginąć. Boże, jak... Że tutaj zginąłem, to wstyd po prostu jest. Tomaszu, nie wiem, czy się gra na klawiaturze. Nie próbowałem nigdy. Nigdy nie grałem w Rika na klawiaturze. To pewnie... Oj, nie skacz tam, nie skacz tam. Och, już byłem... Teraz. No dobra, nie udało się. Czekamy. Muszę poczekać jeszcze jedno okrążenie. I teraz. Jest! Udało się. Dobra. Chłopie! Uff! Jak tu niewiele brakowało. Co ty robisz? A słów mi brak po prostu. Tak, Darkmania grałem w Nomad Soul, grałem. Mam nawet oryginał. Ile straciłem? Straciłem tu życie, którego nie powinienem w ogóle tracić. To jest... Co tu się dzieje w ogóle? Nie rozumiem. Coś źle robię, ale nie wiem co. Przechodziłem ten moment już razy kilkadziesiąt i tutaj nie ginąłem. A tu aż nagle... Niespodzianka. Nie, tu nie skacz jeszcze, tu nie, bo się uderzysz. Następny talerz, teraz. I tak mówiłem, a mam 4 życia, całkiem nieźle. O Boże, jak to się mówi, oh sweet summer child. Muszę poczekać i dopiero teraz pojechać. I teraz kończę grę w ogóle. Kończę ją. No. Dobra. Koniec. Nego bywaczu, tak. Za dużo skakania. Dobra. Nie ma to tamto. Nie będzie. Nie będą mi kopalnie szlamu pluły w twarz. Uratuję paru górników, zarobię parę punktów, ale cóż to jest za stres. Nie wiem, może tam jest jakieś ostrzeżenie, że każda godzina grania w Rika skraca życie o miesiąc. Boże mój, to już mam parę lat w plecy.
Myślałem o tym, Andrew, ale... No nie wiem, czy bym dał radę tak cały dzień. Zwłaszcza, że ja staram się jeszcze podczas dnia robić inne rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o aktywność fizyczną. O Boże, zapomniałem się. Więc... Cały dzień transmisji nie. Cała noc, prędzej. Muszę zrobić jakieś moje kroki. No chyba, żebym zrobił transmisję na ten... Na bieżni. Co też jest pewnym rozwiązaniem. Witam Piotra. Dochodzi teraz moment zrezygnowania. Zrezygnowania. Rezygnacja. Taka całkowita. To nie ma sensu. I tak zabije mnie przypadkowy przeciwnik, który w danym momencie się pojawi na ekranie, mimo że go wcześniej nie było. Tak będzie. Koty, koty chyba są Andrzeja teraz. Dobra, proszę, tutaj nie zgiń głupio, chłopie, nie zgiń. Na razie jedno życie w plecy. Bardzo głupio stracone, ale dobrze. Może uda mi się to naprawić na skuterze. Cały dzień grania w Ring Fit. O nie, o nie. Oj, oj, oj. Raz. To nie byłby estetyczny widok. To nie byłby, byłby bardzo nieestetyczny. Przepraszam, muszę to przeanalizować. Zrobiłem dokładnie to samo, co cały czas i zginąłem. Czemu zginąłem? Dobra. Witam, Sławko. No tak, pośpieszyłem się. Powinienem wyciągać wnioski z każdego takiego przejścia nieudanego, a tych przejść nieudanych były już dziesiątki, jeśli nie setki. Dobra. Jeszcze raz. To jest dobry moment na przetestowanie. Na przetestowanie zjeżdżania w dół. Testy uznaję za nieudane. Boże mój, 317. Wy po prostu lubicie patrzeć, jak cierpię. To jest to. Znaczy mnie kusi, żeby odpalić etap pierwszy i zobaczyć, jakby mi poszło na pierwszym etapie. Którego nie pamiętam już tak, co prawda, ale... Ha! Poszedłem na skrót. Dobrze, że tutaj nie ginę w takich głupich miejscach. Czyli mój cel jest po prostu taki: wyeliminować głupie zgony i mieć nadzieję na szczęśliwe rozstrzygnięcie w etapach bardziej losowych, takich jak właśnie jazda skuterem. Bo tam od szczęścia mnóstwo zależy. X90, X5 bym raczej wziął. Dobra, idziemy tutaj. O, nie zdążyłem. Trzeba poczekać, aż pojedzie.
Sebastianie, ostatnie, co mogę sobie powiedzieć, że to jest to, że się użałam. Zastanawiam nad przyczynami moich porażek w tej grze. Ale każda porażka mnie czegoś uczy. Ogólnie mam właśnie taką cechę, że raczej się nad sobą nie użalam, tylko staram się wyciągać wnioski. I mam nadzieję, że tutaj też będzie... w końcu! Do czegoś to doprowadzi! W końcu stanie się, że przejdę ten etap. Ależ to będzie świętowanie. Girlandy, wino, śpiew. Co mnie teraz zabiło? Bo nie było już tej zielonej ręki. Ja się ruszyłem, jak ona zniknęła. To jest zastanawiające, co najmniej zastanawiające. Ja się ruszyłem, jak nie było już zielonej ręki. W momencie oddawania skoku już wiedziałem, że zginę, bo poszedłem dosłownie 2 mm za daleko. Więc nawet się nie zdziwiłem za bardzo, tylko... Ach. No dobrze. Zaraz zrobię wam przerwę, moi drodzy, bo pójdę po jakiś alkohol, bo na trzeźwo, bo ja tego nie... Muszę się skupić, jak chirurg przed operacją. O! Jest, Boże. Podpacie jak forma fizyczna, mam nadzieję, że widać, Na Instagramie widać często. A teraz się po prostu spóźniłem. No ale powiem tak, nie sądziłem, że tak, że ten akurat moment gry da mi w kość. No tego się nie spodziewałem po tym momencie. Dzień dobry, Moniu. Ja nie jestem fanem Lost Vikings czy Vikings. Przynajmniej pamiętam, że ta gra też mnie frustrowała kiedyś bardzo. Bardzo. Dawno nie grałem w Lost Zaginionych Wikingów. Bardzo, bardzo, bardzo dawno. Podpatrzcie, dziękuję za miłe słowa. O! Teraz zadziałało, dobrze. Poprzednio zginąłem tutaj. Okej. Ja żeby tutaj zginąć. Dobra. Z jednym życiem, jak dobrze pójdzie. Nie, nawet bez jednego życia. Moi drodzy. Chwilka przerwy. Jak jest przechwytywany obraz, jest przez grabber. Dobra. Zaraz będę wracać. Tutaj macie ekran z przerwą.
skończyłem, moi drodzy. Zelda będzie mi dopingować. Mam nadzieję, że będzie dobrze, co chcecie? Będzie dobrze? Z twoim dopingiem? Proszę mi nie wyrywać słuchawek, to jest bardzo ważne. Zostaw słuchawki, kurczę. Zostaw słuchawki. Moje są, nie twoje. Wiesz, w zasadzie, Szubarku, dobranoc, dzięki, że wpadłeś. Zostaw Zelda, zostaw kabel. Wiesz, czy ja potrzebuję tutaj słuchawek tak naprawdę? Julianie, witam. Dobra, mam teraz Zeldę na kolanach, więc zobaczymy, jak to będzie z kotem. Obciążeniem w postaci kota. Co jest? Idziesz sobie już? Już sobie chcesz pójść? Co jest? Usadow się lepiej. No. Będzie mruczando. No przepraszam, teraz jest chwila na głaskanie. Krótka, zobaczymy, może Zelda zaśnie. Domaga się. Nie, może słyszycie delikatne pomruki wydobywające się z jej grubego brzucha. Co jest, Kacie? Dobra. Chwytam, zapada. I bum! Lolas, dziękuję serdecznie. Na smaczki zapewne pójdzie. To nie jest nieładnie, to jest prawdziwie, no. To jest prawdziwie, mówię prawdziwie. Dziwnie tak się gra. Muszę trzymać złączone kolana, żeby nie spadła. Będzie być... Zelda przeczytała i kiwa z głową, że rozumie. Ja niestety nie wiem, co to znaczy, ale widocznie osiągnęliście jakieś porozumienie. Andrew, ten kawałek, informacja, co to za kawałek, jest w opisie tego odcinka. Zawsze była. To jest muzyka z zasobów YouTube'a. Bez licencji. Z której można korzystać bez tam opłacania licencji, tak? Tak, Zelda to ten kociak. Dobrze, Zelda. Tak, trzymaj dalej. Na razie idzie... przyzwoicie. Uf. Łukasz, gdzie cię, drogi? Oczywiście mam nadzieję, że się nie obrażysz, ja sobie żartuję tylko. Pluszowy wiewiór. Boże, jaka piękna ksywka. Witam serdecznie. Ale mi nie gryź kabla. Zelda, nie gryź kabla. No. Dobrze. Jeśli się okaże teraz, że dzięki wsparciu Zeldy przejdę to tak z marszu, no to niestety Zelda by już musiała być na wszystkich transmisjach. Dobra, teraz ten głupi skuter. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje?
jeszcze, niech trafi mi w robota. Niech trafi w robota, proszę, traf w robota. Traf szlamem w robota. Dobra, nie trafi. Dobra, idziemy na górę. Andrew, ten link był tam zawsze od pierwszej mojej transmisji. Dobra, mam tylko jeszcze dwa strzały, ale to chyba nie jest problem, bo potrzebuję dwóch właśnie. O, słyszysz Zelda? Spada śnieg z dachu. Pluszowy wiewiórze, nigdy nie byłem w stanie tych nacisnąć, gdyż ten skuter podlega niestety dużej bezwładności i wycelowanie w niego. Tutaj na przykład, jak popatrzysz w ten przycisk po lewej stronie, w górnym rogu ekranu, ja tam mogę się zatrzymać, bo jestem blokowany przez sufit. Natomiast jak są te przyciski, gdzie się zjeżdża tym szybem, no tam nie ma żadnej blokady i muszę na milimetry wycelować. Nigdy mi się nie udało, a jest duże ryzyko śmierci. Andrew, właśnie, ja nigdy nie grałem w Sekiro. Nigdy. Kupiłem w dzień premiery i dałem Andrzejowi, żeby przeszedł. Czekitku. Dobra. Powinna być kamera tutaj na Zeldę, na kolanach. Ja mam tyle gier do przejścia jeszcze. Muszę koniecznie wziąć ten pakiet energetyczny. Teraz poczekamy na ten. Skaczamy dopiero teraz. Czekamy, aż spuści gluta. Bierzemy dopiero teraz. Czekamy, aż spuści gluta. Jedziemy. Droga Zeldo, kocie. To jest na razie moje najlepsze przejście dzisiaj w ogóle. Nie było dzisiaj lepszego przejścia. Andrew, ale ja niczego nie żałuję. Cieszę się, że będę mieć okazję jeszcze przejścia tej gry. Wyjątkowe, jak sam mówisz. Tylko zastanawiam się, czy grać w nią na PC-cie. Poczekajcie, czy nie? O właśnie, trzeba na górze zatrzymać. Ale bym się miał spyszna, gdybym zatrzymał to w takim miejscu. Ha! Ależ to była pułapka wyrafinowana. Uch. No dobra. Ona teraz się oblizuje, nie, czyści, swoją wieczorną toaletę przeprowadza. Czasami jest tak, że wszystkie koty leżą w koło i oblizują się wzajemnie. Oblizują sobie futro. Czy oni kocie? Tak, kocie. Tak. No teraz mnie liże po ręce, więc muszę trzymać rękę. Mogę, tutaj mam w prawej joystick, a lewy spoczywa na Zeldzie i właśnie jest lewa oblizywana. Pani Mike, no ona tutaj sobie leży i ja nie chcę jej tak za bardzo ruszać, bo jest już chyba jej komfortowo dość. Ale Zelda, ty masz strasznie szorstki język. Pokaż się. Poczekaj. Pokaż się jeszcze. Chodź tutaj. Widzisz? Masz fanów tam, kocie. Zamiałczysz coś dla nich? Czy spadasz i położysz się na wersalce, co? Wojciesławie, ja wielokrotnie grałem w Abe'a, ale na transmisji nigdy, to prawda, więc może tak. Zaskakujesz? Dobra. Zelda zaskoczyła, pewnie zaraz tam gdzieś będzie buszować. Dobra, 2 i 5, pamiętajcie, 2 i 5. 2. 5. Dobra. Nas tutaj nie zginąć. Panie Trump, proszę nie zginąć. Dobra, na razie się trzyma chłopak, mimo 80 lat na karku, czy tam ilu ma.
Kurczę. Strasznie szorstki ten język ma. Nick Nolte też może być. Dobra, teraz ręce wyłażące z dołów. Jeszcze jedna ręka. W ogóle jakby grać w gry ze świata Oddworld, to trzeba by we wszystkie, nie? To są wszystkie, no prawie wszystkie są znakomite. Ja najbardziej lubię, jak wczoraj zresztą mówiłem na transmisji też z Ryśka, że najbardziej lubię Stranger, który jest fenomenalny, absolutnie. Pan Jacek Gmoch, szczęka by pasowała, natomiast Rysiek jest tutaj ewidentnie blondynem. Pan Jacek Gmoch blondynem chyba nie był, on był szatynem takim bardziej chyba. Uwaga. Dobra. Nigdy nie byłem tu z 6 życiami. Nigdy. Tylko muszę pamiętać, żeby nie wyskakiwać za wysoko, bo te pacany z dołu się odrodzą i wejdą i zrobią mi z... Jesień średniowiecza. Andrea, pamiętam. Pamiętam, cios w plecy. Bo i tak muszę tutaj, wiecie co, ja sobie... Muszę to sobie rozrysować. Muszę to sobie rozrysować. Zwizualizować. O, okulary. Odejdźcie z... Dobra. Jedną stację wczoraj rozrysowałem, to teraz rozrysuję tę. Więc tak. Mamy... poziomą linię, po której ile razy się zatrzymuje. Więc tutaj i w środku, tak? Prawie w środku. Mhm. Czyli tutaj jest jeden zrzut i drugi zrzut jest tutaj, tuż przed skrzyżowaniem. To jest jeden, dwa. Dodatkowo są zrzuty. Tak, tutaj jest zrzut i tutaj jest zrzut. Czyli w zasadzie nie ma bezpiecznego miejsca chyba. Jeszcze opatrzmy. Albo jest tutaj bezpieczne miejsce. Momencik, chłopacy. Tak, jedno bezpieczne jest tutaj. I drugie bezpieczne jest chyba... ewentualnie tutaj. Czyli tak. Kwadratami zaznaczyłem bezpieczne miejsca. I chyba więcej ich nie ma. Jeśli macie jakieś sugestie, to dajcie znać. Wy możecie, niektórzy się dziwią, czemu tak to dokładnie rozrysowuję, ale po prostu... Nie byłem tutaj wcześniej i wolę nie zginąć. Wojciechowie, wszystkich chyba nie, ja wiem, że tam jest osiągnięcie, znaczy osiągnięcie. Wersja na PlayStation 99 chyba jest do uratowania. Michaelu, dziękuję serdecznie. Dziękuję za dorzucenie do skarbonki i w imieniu Andrzeja tym bardziej to w takim razie wykorzystam na jakiś trunek też wspólny. Z jednej strony na drugą trzeba przejść na pierwszym zrzucie, tak? No bo... Dobra. Przetestuję ten punkt. Czy jestem tu bezpieczny? Tak, jestem tu bezpieczny. I drugi jest tam, gdzie myślałem. Funky Crime to było dla żartu. Miałem nadzieję, wiesz. Kocham psychonautów, miałem nadzieję. Ciach. Ciach. Czyli przy jednym i przy drugim punkcie. Czyli tutaj. Sprawdzę. To może się zakończyć zgonem. Tak, to, czyli ten punkt odpada. Jest tylko jeden bezpieczny punkt. O w mordę, cofnęło mnie aż tutaj. O ja, to niedobrze. No dobra, eksperymenty są...
konieczne. Bardzo wątpię, żeby powstała lokalizacja psychonautów drugich. Bardzo wątpię. Dobra, czekamy na zejście spawacza. Nagły atak spawacza. Była taka grupa chyba, nie? Hip-hopowa. Co prawda nie słuchałem, ale nazwa utkwiła mi w głowie. Dobra, proszę schodzić. Spawacza. Nagłe ataki spawacza. Dobra, schodzi. Uwaga. Przeszło. No szkoda, że to jest jedyne bezpieczne miejsce tutaj. Raz. Jaka jest kolejność? Czy jest jakaś kolejność? Czy 1, 4, 2? Tak. Kolejność jest 1, 4, 2, 3. W sensie odległości od lewego brzegu ekranu. Najpierw będzie w tym momencie. Najpierw leci z góry tutaj, teraz z boku, czyli czwarte, teraz drugie i później trzecie. 1, 4, 2, 3. Muszę sobie zapamiętać, że teraz tak. To jest 1. Później w kolejności ten jest drugi. Ten jest trzeci. I ten jest czwarty. No nie wiem, czy mi to coś da, czy nie. Ale mam sporo okienko czasowe po tym pierwszym wrzucie, który muszę wykorzystać, żeby nacisnąć przycisk. No ale już tutaj nie zdążyłem. Dobra, muszę się wycofać znowu. Na dół mapki nie będę schodził. Nie, nie. Widzicie? Przychodzą z góry. Przychodzą z góry. Ekstremalnie to jest trudno. Znaczy, do poznania, do momentu poznania wzorca, bo kiedy się pozna wzorzec, to już pewnie staje się prostsze, ale cóż. Co robi Zelda? Nie mam pojęcia, co robi. Nie widzę. Wow, na samym skraju. To była jazda na krawędzi, zdecydowanie. Zobaczę, czy zachowana jest konsekwencja z tych, czyli 1, 4, 2, 3. Tak, zachowana jest, więc o tyle dobrze. O, stój. Prrr, szalony. Pyk. Zaszarżowałem, moja wina. Dobrze, że tutaj nie ginę przynajmniej. Dobrze, że tutaj nie ginę. No, zginął ten. Dobra, proszę Państwa, jest Was 400 ponad osób łącznie. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie, przyjmę z wdzięcznością. Ale nie wiem, co mam robić za bardzo. To jest bezpieczny punkt. Jak wyjeżdża wagonik,
to nie zdążę na niego wejść, żeby ta poziomo przesuwająca się platforma mnie nie zabiła. Wielki gwiazdor YouTube. Witam wielkiego gwiazdora. Także miło, że na mój skromny kanał przychodzą i wielkie gwiazdy. Jeszcze raz. Chyba... O! Z dużym opóźnieniem spadł teraz ten ostatni. Ten drugi i ten... Późno. Bardzo późno ostatni. Czyli mam okno czasowe, żeby przejść. Tak naprawdę, tutaj się mogę zatrzymać i mogę spokojnie... Jeju! Jezusicku, to tak! 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 Tylko teraz nie wykonywać głupich skoków. Tak daleko jeszcze nie byłem. Kamilu, witam. Julianie raczej nie. Raczej nie. Chociaż nie wiem, no... Powiem tak, nie planuję, ale nie wiem, co się zmieni. No, życie czasami sprawia, że dzieją się rzeczy niespodziewane. Na przykład nie planowałem grać Final Fantasy odnowiony. Pewna osoba dość bliska powiedziała, że jak będę to transmitować, to koniec, że tak powiem, to już więcej nie będzie mnie oglądać. No i sobie myślę, no to przykro by było, bo lubiłem tę osobę bardzo. Więc, no ale i tak przestała oglądać, więc cóż zrobić? Dzięki temu będę ze spokojem ducha transmitować Final Fantasy. W lutym będzie przechodzenie Final Fantasy. Od remake'u na PlayStation 5. Tak, PlayStation 5 tu stoi. I w 29 wychodzi Rebirth. 29 to jest też rocznica ślubu moich rodziców. Byłaby, gdyby mama żyła, to byłaby... Która ich rocznica w ślubu? Boże, niech pomyślę. 60. 60. Earthworm Jim nie będzie. Nie będzie. Earthworm Jim. Proszę o wybaczenie, ale przynajmniej nie planuję. W najbliższym czasie. Dobranoc, Slawikusie. O mój Boże. Po co ja to robiłem? Czemu ja to robiłem? Another World grałem już tyle razy, że mi się nie chce po prostu. Ja tę grę przychodziłem z 10 razy czy 15. Po prostu mi się już nie chce grać w nią. Nie będę przechodzić wszystkich gier od Sierra. Nie jestem masochistą. To jest... Będzie być tak, kojarzę. Będę starał się nie ruszać. Pod warunkiem oczywiście, że tam wskoczę. Raz, dwa, trzy. Raz, cztery. Chyba teraz spadnie tutaj. I co teraz? Powinienem wskoczyć na rurę, ale nie chciał mi wskoczyć. Nie chciał mi wskoczyć. Wow. Dobra, ale to już jest bliżej niż dalej. Bliżej niż dalej. Ruszowy wiewiórze Heart of Darkness grałem, ale nie skończyłem. Jest w planach do przejścia Heart of Darkness. Kiedy wyjdzie Silent Hill 2 Remake, nie mam zielonego pojęcia. Pewnie w tym roku jakoś. Tak sądzę. Ale czy to prawda?
Co, Zelda, chcesz wyjść? Gdzie ty jesteś? A, nie. Leżę sobie na macie. Conquest of Longbow? Kiedyś grałem w Conquest of Longbow, natomiast chyba nigdy nie przeszedłem. Nie, gry z Sierry to jest powiem tak, no... Gry Lucasfilmu to jest radość, brak stresu i tak dalej. Sierra to jest... przeciwieństwo gier Lucasfilmu. Kaczucha, bardzo się cieszę, że się spodobało. Witam piekarza. Ach, inne koty chcą wejść do środka. No. Nie, chyba trzeba będzie je wpuścić, chociaż trochę się pękam, bo dużo kotów to duża szansa na problemy. Wojciesławie, jeśli mówisz o muzyczce tutaj, no to z całym szacunkiem, to jest muzyczka 16-bitowa, gdyż to gra jest na komputer 16-bitowy, Amiga miała bitów 16, co często podkreślano. Ulubione Diablo moje, to sentymentu to chyba jedynka. Jedynka, dwójka, czwórka, trójka. Chociaż najwięcej grałem w trójkę chyba. O, jaki głupi błąd. Oj! Ależ się zapędziłem! Dawidow, dobry wieczór. Dobra, jeden zgon. Spoko, jeden zgon przeżyjemy. Jeśli tylko to będzie... Jeśli uda się przejść przez ten etap skuterowy, to spoko. O mój Boże. Jutro spokojna gra. Jutro sobie w Prince of Persia pogramy. Walka z bossem, na którym kolega Kurt stracił 2 godziny 15 minut. Więc ja stracę pewnie z 4 godziny. No już widać, że nie pójdzie mi tak dobrze jak... ostatnią razą, chociaż nie jest źle, nie jest źle. Jeśli doszedłem przez ten głupi tunel tutaj, to jest i nie zginę na głupich beczkach, to jest duża szansa, że powinienem się zamknąć, bo zapeszam. Jeszcze raz. Dobra, proszę zabić robota, proszę zabić robota. Zabić robota, proszę. Nie chcę zabić robota. Dobra, to jak nie, to nie. Roherdziku, jakieś 8 staram się spać. Dobra, udało się. Ciężko, ciężko. Jak dobrze pójdzie, to będę mieć 2 życia przy szlamo zrzutach. No, lepsze 2 życia niż brak żyć, więc nie jest fatalnie. O Boże. Dobra. Straciłem, chociaż nie potrzebuję chyba, bo mam ładunki wybuchowe, no dobra. Ale to było głupie. Wielki Gwiazdorze, fantastyczna gra, kocham tego Conana. Ja bardzo ogólnie lubię Conana, postać i książki, i opowiadania, i gry.
Więc bardzo lubię tego kona. Bardzo, taki God of War. Mam nawet płyt na płycie. Nie! Za późno. Dobra, jedno życie. Co myślę o tych remasterach? Julianie, kupię. Kupię. Ja bardzo, bardzo Tomb Raidery lubię. O, mam wielką słabość do koleżanki Lary. Grałem we wszystkie Tomb Raidery, większość skończyłem. Więc bardzo czekam na tę odnowioną wersję. Raczej transmitować jej nie będę, ale... ale grać będę na pewno. Dobra. Może uda się dojść do tych wind. Kto wie? Spece potrzebują jednego życia, żeby przejść tą grę całą, więc ja mam jedno życie jeszcze. A nóż? A widelec? Zapomniałem, który to jest. No nie tą razą, nie tą razą. Piotrze, dziękuję za pozdrowienia. Nie... Transmisja w wersję polską z moim udziałem głosowym. O, ja tam mam aż trzy postacie. Całkiem dużo. Całkiem dużo. W ogóle jak sprawdzałem ostatnio, chyba jestem jedną z nielicznych osób na świecie, które pracowały przy każdej części Diablo. W mniejszym lub większym stopniu. Bardzo to ważna dla mnie gra. Na pewno gdybym robił dziesiątkę najważniejszych gier mojego życia, to Diablo byłoby wysoko. Cała seria. Chociaż sam nie jestem jakimś wymiataczem diablowym, prawda? Nie jestem jakimś super graczem. Natomiast sama gra była bardzo, bardzo dla mnie ważna. Ach, dołóż. A Energik już te Tomb Raidery zagrał? Czy tylko widział je nas? On mógł mieć wcześniejszy dostęp. W końcu no, jest osobą o dużych zasięgach, często może mieć dostępy wcześniejsze. Ja i tak kupię. No, mówię, mam słabość do Lary. Słabość do brytyjskich arystokratek po prostu. Oj, za wcześnie. Pół sekundy za wcześnie. W momencie zgonu wiedziałem, że coś zrobiłem. No właśnie, ja powiedziałem, że prawie wszystkie skończyłem. Oczywiście nie skończyłem Angel of Darkness. Skończyłem raz, dwa, trzy. Czwórki i Last Revelation. Czwórka to jest Last Revelation, już nie pamiętam. No i później te odnowione Legend, Anniversary Legend i resztę. Chronicles, tak, rzeczywiście była. Czy Chronicles skończyłem? To chyba Chronicles nie skończyłem. Roniku nie, no... Energik ma znacznie większe wyświetlenia, wydaje mi się. Znacznie. I subskrybentów więcej. W ogóle bardzo, bardzo miły chłopak. Bardzo miły. Jak mówię chłopak, no... To troszkę ode mnie młodszy jest, ale naprawdę przesympatyczny na żywo. Musimy znowu coś razem nagrać. Opa. Jest, udało się. Jest. Czy zginąłem? Raz zginąłem teraz. Wolę te nowe. Ja wiem, że to jest bluźnierstwo, ale wolę te nowe. Ten
odnowiony był świetny. Rise of the Tomb Raider był znakomity. Shadow trochę gorszy, ale ogólnie wszystkie części doskonałe. Dobra. Idziemy, spadamy. Za moment. Teraz spadamy, zabijamy i spróbujemy przedostać się przez tunel śmierci. Czy też tunel śmierci, tak możemy to nazwać. Jest! To tutaj nie zginęło. Jest, udało się. I tutaj na tych beczkach, dwa razy poprzednio tutaj na beczkach zginąłem, to jest po prostu niewiarygodne. Cicho kocie, proszę się tutaj nie dobijać. Dobra. Na piksele, popatrzcie teraz, dokładnie na jeden piksel za daleko i byłaby śmierć. An, witam. Czy będzie mi brakować Rika, jak go, nie wiem, czy ja go skończę przede wszystkim. To jest pytanie jak jest bardzo ważne. Czy gdy go skończę, będzie mi go brakować? Pytanie, czy go skończę? Dobra. Pamiętam, że dojście tutaj kiedyś było dla mnie wybitnym osiągnięciem, więc cieszę się, że obecnie jest to dla mnie obowiązkowy punkt programu. Ale czasami ginę jeszcze na wagonikach. I to jest rzecz do poprawy koniecznie. Bo nie uchodzi, żebym ginął. Nie, skacz. Uff. Aż się zamotałem tutaj. Na tych wagonikach nie powinienem ginąć w ogóle, ani razu. Średnia z ostatnich 12 filmów energii ma 14, u mnie 10 tysięcy jest? Wow. Nawet nie wiedziałem, że tak dużo. No, a ma znacznie więcej subskrypcji jednak. Znacznie. Nie! No i taki potencjał zmarnować. Już nagrywałem odcinki, jak zmarnować potencjał i to jest kolejny z tej serii. Po prostu to jest smutne, żeby na głupim wagoniku to jest. No ale cóż, może uda się teraz. Tutaj muszę pamiętać o tym, żeby skoczyć tylko raz. I teraz dopiero. Dobra, nie. Oczywiście, że idzie lepiej niż Cyberpunka. No. Trudno, żeby tak nie było. Dobra, teraz tam nie wskakuj, chłopie. Teraz tam wskoczysz. Albo nie, dobra, zginęłam. Muszę się zastanowić nad swoim życiem. Co ja robię ze swoim życiem? Piję jakiegoś obrzydliwego drinka. Vanitas, witam. Był rzut na willpower, Konradzie? Ale powiem tak. Takie transmisje naprawdę uczą też samodyscypliny bardzo. Ja zauważam, że ogólnie po takiej transmisji jestem
Wbrew pozorom jestem spokojniejszy. I sobie myślę, że skoro nie zirytował mnie Rick, to jak mogą mnie problemy życia codziennego irytować? To jest... No to jest... Grałem w wszystkie poziomy Rickowe, tak? Oprócz po tym następującym. To jest zdecydowanie najtrudniejszy ze wszystkich. Zdecydowanie. Tomaszu, teraz ci nie polecę. Pawle, dziękuję za subskrypcję. Ale może ktoś z czatu ci poleci jakieś fajne książki. A teraz jestem skupiony na Riku, wybacz. Twierdzę ci polecę, o szybko. Twierdzę ci polecę klasyki Kinga, kiedy jeszcze pisał sprawnie. Płyn do spryskiwaczy tam jest pity, więc... Cześć Piotrze, przejdziesz to tak jak jedynka. O, widzę nadzieja w narodzie, cieszy mnie to bardzo. Pan Goggins jest, widzę, że został wspomniany, to jest bardzo ciekawa postać, tylko że on nie zauważa, że sam jest tam wyjątkowym przedstawicielem rasy ludzkiej i myśli, że każdy może powtórzyć jego wyczyny. To nie jest niestety prawda. Jego zachęty często sprawiają, że człowiek się czuje, kurczę, jestem beznadziejny. Zamiast dopingować do wysiłku, to powodują efekt wręcz odwrotny. Dobra, po co ja to robiłem? Jeszcze raz. Powinienem iść od razu na dół. Ile zgonów? Zero na razie. Stop. Proszę, niech nie zginę od wagonika. Niech... Muszę się ogolić. W takim głupim momencie zginąć. A maksima wyjście pod koniec roku. Dobra. Nieważne. Jedno życie stracone. To jeszcze nie tragedia. Nie! Co tu się stało? Czemu się nie zaczepiłem o ten występ skalny, który tam był? Dwa życia tak strasznie głupio stracone, to jest coś... Trzy życia głupio, dobra. Nie resetuję. A nuż, może na tych trzech życiach zejdę niżej, ale to, co tu się dzieje, nagle posypało się wszystko. No dobra. Nie dam się. Zabiję kreta, od razu poczuję się lepiej. Zelda sobie tam śpi z tyłu, nie chce jej ruszać. Ale czemu ja tu się nie zaczepiłem o to? To nie... Po raz pierwszy w kilkudziesięciu już podejściach do tego etapu nastąpił taki niemiły zwrot akcji. Dobra, czekamy. Wiecie, ja planowałem transmisję z Ryśka w niedzielę i może po prostu w niedzielę trzeba będzie tego podejść. Może... Niedziela będzie szczęśliwa. Dobra. Proszę zabić robota. Proszę zabić robota. Dobrze, bardzo dobrze. Dogadamy się, super. Więc raczej już nie powinienem tutaj zginąć.
Mówię raczej, bo są na niebie i ziemi rzeczy, o których się filozofom nie śniło. Na przykład można zginąć nawet na takim prostym etapie skuterowym, jak w tym momencie. Wy też już pewnie znacie to na pamięć. Podejrzewam, że też będziecie mieć sny z Rickiem. I w prasie, czy też na portalach pojawi się: zaobserwowano dziwny fenomen. U blisko 400 osób od kilku dni występują sny tej samej, tego samego przebiegu. Widzą Donalda Trumpa na zielonym skuterze, który omija różne dziwne przeszkody w kosmosie. Tutaj nie zginąć, jak głupi głupek. I jeszcze, nie wiem, najbardziej to ja się boję wagoników. Ja będę miał tak, jak niektórzy się boją klaunów, to ja będę miał tak przed wagonikami. Bo one są totalnie nieobliczalne po prostu. I to jest największy z nimi problem. Nie wiem, co się stanie. Oj, nie skacz. Nie skacz. Dopiero za chwilkę. Zawsze jak ten moment przejdzie, to już radość buzuje, endorfiny. No jeszcze zaraz będzie kolejny trudny moment, no ale... Dobra. Nie będę ryzykował. Skoczę tutaj. Przeczekam go. Teraz 2,5 za momencik, na którym też głupio ginąłem po wielokroć. Witaj Antraksie, ty się odreagujesz, a ja tutaj wiesz. Wręcz przeciwnie. Dobra, dwójeczka. Stoję. Czwórka i piątka teraz. Udało się. Dobra, teraz tutaj nie zginę. Dwa życia to niby mało, ale... Może... Coś z tego będzie. Teraz ręce. Czekają na nas ręce. Trzecia ręka. Dobra, ręce się udało przejść. Do końca miesiąca 5 zmian w pracy, w tym 4 nocki. Chwileczkę, muszę przeczytać to, co będzie być napisał. Po zatrzymaniu się platformy czekasz, aż dojedziesz do spadku rur i przeskakujesz na tę samą platformę, z której wyskoczyłeś? Jezus Mary, to jest nie do ogarnięcia. Przy tych jeszcze szlamach, które tam idą? Nie. Muszę to jakoś inaczej wymyślić. Dobra. Mam dwa życia tutaj, więc... Zobaczymy, jak to będzie. Jeden. Idziemy za tym. Cztery. Dwa. Zmieniła się im się częstotliwość. Wracam za moment. Za chwilkę wracam. Thank you.
Nastąpiła, moi drodzy, wymiana kotów. Co? Gruba się. Zobaczymy, może pójdzie lepiej z kotem. Co jest? Będziesz tutaj u mnie leżeć, czy nie? Jak chcesz mi jeść Nie. Jak masz mi jeść słuchawki, to nie, kocie. Możesz leżeć spokojnie i mruczeć, ale zostaw słuchawki. Muszę mieć bezprzewodowe, bo inaczej koty je... Chłopie, zostaw. To jest gruby. Zostaw gruby, zostaw. Nie. Nie wyproszę, dopiero wpadł. Znaczy wymienił się z Zeldą. Zelda uciekła, gruby wszedł. Włączamy. Nie gryź, głupcze, chłopie. Nie gryź, jeszcze się oblizuje. Pespo, pozdrowienia dla pusi. Dobra, uwaga. Uf. Ostatnie życie. Ostatnie życie. Czekamy na zgon któregoś ze spawaczy. Proszę zginąć. No proszę zginąć. Nie, kocie, nie, nie, nie wolno. Nie wolno. Skajku, nie, ja nie chcę w ogóle poruszać tutaj na moim kanale tematów politycznych. Jak będę kiedyś, nie wiem, kocie, nie gryź, na ten... U Otokieła, to może u Otokieła, ale u mnie nie chcę. I... Nawet na milion subskrypcji. Kocie, nie gryź tego! Proszę mi zejść teraz. Za to, że gryziesz, proszę sobie iść na wersalkę. Dobra. Spróbujmy to przejść. Ja wiem, ja cały czas z Otokiełem jestem w kontakcie. Więc wiem, co tam się dzieje. O, teraz równocześnie spadają w zasadzie. O, rety, to... Dobra. Chociaż może to nawet jest lepsze rozwiązanie. Czekam. To jestem zaskoczony. Vanitasie, problem z tym kancelowaniem, anulowaniem mnie wynika nawet nie z faktu, że ja cokolwiek mówiłem o policji. Ja nic nie mówiłem. Komuś się coś ubzdurało i na podstawie tego, jakie posty polubiałem, wysnuł sobie jakiś obraz mnie. Stworzył sobie obraz mnie, napuścił na mnie tony ludzi. Dostawałem to od radosnego lewicowego towarzystwa, co można dostawać? Życzenia śmierci, w cierpieniu i tak dalej. Bo to przecież takie tolerancyjne towarzystwo jest. Plus donosy do firm, z którymi współpracuję i tak dalej. I ja nawet nic nie powiedziałem, nic nie pisałem, nic po prostu. Ktoś, jak się ten pan nazywa, pan Bartosz Sitek, tak? Uznał, że zabawi się w rycerza. No i... No cóż. Mam nadzieję, że nigdy go nie spotkam na żywo. Dobra. Na razie idzie tradycyjnie, to już jest miejsce, w którym raczej nie ginę, więc tutaj nawet ten wózek nawet jestem w stanie ogarnąć. Kocie, co ty tam z tyłu robisz?
Dobra. Co ty gryziesz, kocie? Co to jest? Poczekajcie. On coś gryzie, nie wiem co. Hej, co to jest? Co to jest, kocie? Głupi jesteś. Głupi jesteś, to jest folia, chłopie. Chłopie, to jest folia. Nie jedz tego. Nie, nie. Było pytanie, jak szybko się wkurza i wywalę kota. Moment ten nastał teraz. Zaczął obgryzać folię. No i co? Pożegnasz się? Pożegnam się, pożegnam się. Chodź. Bana mu. Dymy, tak. Dymy, dymy, dymy. Jak mówi pan Michał Pol. Dymy, dymy, dymy. Tutaj jest znośny. Będę musiał później tę koszulę wyrząć. Wyrząć, od razu do prania idzie. Od razu. Tak, słyszałem, pamiętacie, co spotkało Rogera Petersona. To jest... No... Kiedyś myślałem, żeby się przeprowadzić do Kanady. Miałem nawet to, powiedzmy, nie ofertę sprecyzowaną, ale takie zapytanie z BioWare'u, czy nie chciałbym może coś takiego. I się zastanawiałem wtedy nad tym mocno, to był 2003 rok. No i dobrze zrobiłem, że tego nie zrobiłem. Gdyż Kanada to nie jest państwo obecnie, w którym człowiek chciałby żyć. Och, jaki głupi błąd, jaki głupi błąd. No, nie ma co się przejmować. To jest tylko test charakteru. Czy pęknę, czy podniosę pięść do góry, zacznę wygrażać wszystkim wokół i powiem, że to niesprawiedliwe. To nie fair, jak to jest, że ja ginę tutaj. Ale z drugiej strony w sumie muszę panu Bartoszowi podziękować, bo przybyło mi bardzo też dużo takich ciekawych obserwujących, sensownych. Odeszło kilka osób, wyzywając mnie wcześniej. Ciekawe, ale cóż. Tak to jest. Najgorzej, jak ktoś sobie zrobi jakiś obraz czyjejś osoby i nie skonfrontuje go z rzeczywistością, tylko na podstawie tego obrazu postanowi powziąć działania. Heksakrosie, ale nie, ja nie wiem, czy E.T. jest trudną grą. Nigdy nie grałem w E.T. tego na Atari, ale nie wiem, czy on jest trudny. Yes! Nie! O, już się, tak to jest, człowiek się podjara, podnieci, podekscytuje. Zaczyna gorzeć na nim czapka niczym na złodzieju i co? I ginie od jabi, jabi, jabi. Dobra. Od nowa, spokojnie, spokojnie. Co tu się dzieje? Edge of Sanity, witam serdecznie. Która to jest godzina? 23:49. Moi drodzy, gramy dalej. Nie jesteśmy lamami. Ani alpakami. Gramy dalej.
bo jesteśmy... Boże, jak mi jest... Zrobił rym. Nie jesteśmy lamami ani alpakami. Gramy dalej, bo jesteśmy Polakami. Czyż to nie jest piękny rym? I ty się przyczyniło do krachu gier wideo, ale ten krach jest już takim mitem otoczony, ale tak naprawdę z naszego punktu widzenia, europejskiego powiedzmy, nie było żadnego krachu. Krach dotyczył tylko i wyłącznie rynku amerykańskiego. W Europie wszystko było cacy. Treści nacjonalistyczne. Ja to do prokuratury podam. Edge of Science, dziękuję za miłe słowa. Wóz z węglem. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że ruszasz się dobrze. Bo z wozami z węglem to bywa różnie. Ale dajcie znać na kolejnych transmisjach, czy śnił wam się niebezpieczny rysiek. Bo mi się śnić będzie na pewno. O, dobrze. W zasadzie tu ten etap początkowy, nie wiem ile to jest ekranów, ale powiedzmy 6-7 ekranów. To już jest taka pamięciówka całkowita. Death Rally oczywiście, że pamiętam, natomiast nie byłem jakimś szczególnym fanem. Okej. Dobra. Proszę bardzo, proszę. Wagonik! Ja pierniczę. To mój błąd, to nie mam o co się denerwować, to był ewidentnie mój błąd, poszedłem troszkę za daleko. Teraz się udało. Teraz też się udało. Dobrze. Jest. Coraz bardziej sprawnie zbieram też te premie. Znaczy, że pamięć mięśniowa cały czas dobrze działa. Czy daleko do finału? Wanita się nie ma pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie doszedłem, więc trudno mi powiedzieć. Natomiast... Żebym tylko nie zginął tutaj idiotycznie na stworku. Jest. Nie będę mógł zagrać Gregu w etap piąty. Żeby zagrać w etap piąty, trzeba przejść wszystkie etapy od 1 do 4 na jednym... Nie powiem, że na jednym życiu, no, na jednym cyklu. O, tak bym to określił. Cieszę, że udało mi się znaleźć ten, jak to się mówi, exploit, bo bez niego byłoby trudno przejść ten moment z dwoma sondami jeżdżącymi po sznurkach. Ale to nic nie znaczy, bo teraz i tak jest moment, który mnie definiuje. Tutaj chyba najwięcej zgonów ostatecznie było. Czekam.
muszę poczekać aż... O, teraz może. Teraz poczekam, aż zrzuci szlam. Dobrze. Teraz nie mogę pojechać do góry, bo by się uderzyły jeden o drugi. I teraz dopiero skaczę. Teraz, żeby nie zginę na tym durnym wagoniku. Proszę, wagoniku, nie zabijaj mnie. Nie zabijaj mnie, wagoniku. Nie zabił mnie wagonik. Wow. Ale sam się zabiłem. Najgłupszy możliwy sposób. Mogę mieć pretensje tylko do siebie. Kaszanki wielkopolskie. Coraz bardziej niezwykłe są wasze pseudonimy. Witam serdecznie. Choć muszę szczerze powiedzieć, że nie jestem miłośnikiem potrawy takiej jak kaszanka. Nie jem kaszanek. Zawsze miałem problem z kaszankami. Ojej. Chowaj się. Udało się schować. Używanie tego exploita zwiększa trudność dalszej grze. Nie. Nie i tego się trzymajmy, że nie. Flaczków nie cierpię. Nie. Absolutnie. To są kaszanka, flaczki, tam czernina, takie rzeczy, to nie. Flaczki jadłem raz w życiu i skończyło się to mdłościami, torsjami i tak dalej. Śmierdzące owoce morza. Znaczy, jakie są śmierdzące owoce morza? Nie jestem jakimś fanem ośmiornic, natomiast nie wolę je od flaczków. Bigos kocham. Bigos, jaki robiła moja mama, to było dzieło sztuki po prostu. Nie powinienem tutaj zginąć, to było dziwne dosyć. Znowu, nigdy tak nie ginąłem tutaj z taką częstotliwością. Zdarzało mi się oczywiście ginąć, ale nie tak dziwnie. Przecież stoję idealnie wręcz. Dobra, jedno życie to też życie. Vanitas, lepiej późno niż nigdy. Bigos jest cudowny. Koszmarny Pawle, a co to zmieni? I tak muszę to przejść sam, nie? To jest... Poza tym bym się później jeszcze bardziej na przykład podniecał, że jestem blisko końca, a tak nie wiem, kiedy jest koniec. I wolę tak. Bo nagle się okaże, o, przeszedłem. Ha! Radość. O, zginął. Jakże się cieszę, że zginął był. Oj. No dobrze, proszę państwa. Oto decydująca chwila z jednym życiem. Gdybym miał 6 żyć, to byłoby znacznie przyjemniej, ale kolejność jest nadal taka sama. Jeden. Nie miałczeć, koty. A nie. Jeden. Zmieniła się kolejność. Cholewcia. No niedobrze. O rety! Dobra. Jest! Nie byłem tak daleko. Silver, witam serdecznie. Przepraszam. Tak daleko jeszcze tu nie byłem.
Hiperwentylacja? Hiperwentylacja, ale jak ja mam to przejść? Jak ja mam to przejść, te spadające beczki? To Siwano, dzięki, że wpadłaś. Dobrej nocy ci życzę. Jak ja mam przejść te beczki? Nie widzę w ogóle szans na przejście tych beczek. To jest dla mnie nierealne po prostu, bo one... Nie można ich przeskoczyć. No chyba, że można. Stojąc na samej krawędzi. Koty! Bo zaraz zrobię z was skórki. Teoretycznie jest możliwość przeskoczenia. Jak są przy ścianie, a ja na krawędzi. Tak będzie być. To jest na pewno jakaś metoda, ale... Kurczę. To może przy następnym podejściu się uda. Są natarczywe te kocury, strasznie. Nie trzeba było gryźć folii. Jakbyś nie żarł folii, to bym cię wpuścił. Ale tutaj to już naprawdę mam pięknie opracowane. Ten początek... To jest coś. A jeśli chodzi o potrawy, to bardzo lubię pierogi też, oprócz ruskich, bardzo lubię ze szpinakiem. Kiedyś pewna bliska mi osoba robiła dla mnie takie pierogi. No niestety już się skończyło. Wszystko za dobre się kiedyś kończy. Ale to były najlepsze, jedne z najlepszych pierogów, jakie jadłem w życiu. Słyszycie, jak się dobijają do drzwi? Przecież to jest skandal. Jarzynie, witam serdecznie. Vanitasie, nie mam pojęcia, do której transmisja... Znaczy, ja już jestem trochę zmęczony, nie ukrywam. I myślałem, że transmisja dzisiejsza będzie tylko jakieś dwie godzinki z tego, z Dnia Macki. Okazało się, że Dzień Macki skończył się przedwcześnie i włączyłem zupełnie poza planem tego niebezpiecznego ryśka, który zdecydowanie jest niebezpieczny. Natomiast nie planowałem tak długiej transmisji. Zobaczymy, jak to będzie. Też zależy od szczerze powiedziawszy, od was, nie? Jeśli ja jeszcze trochę sił mam, jeśli będzie doping, koty przestaną się dobijać, to będę w stanie kontynuować jeszcze trochę. Nie no, to jest skandal. Ja powinienem tam wyjść i je wybatorzyć. Wybatorzyć powinienem te koty. Oj, to było głupie. To było bardzo głupie. Posiłku się domagają, ale o swoich porach, więc to na pewno nie jest posiłek. Znaczy one najchętniej by jadły cały czas, ale mają porę godzina 6, godzina 17. Oj, jaki głupi błąd. Więc to nie jest pora na ich jedzenie. Teraz po prostu domagają się uwagi, której im nie udzielę. Przecież to jest jakiś... Oj! Trzy życia, czy iść dalej? Dobra, spróbuję. Bartoszu, pozdrawiam ciebie i koty. W ogóle znam
pewną osobę o nazwisku twoim. Jest to znakomity neurochirurg. Nie wiem, czy to twoja rodzina jakaś z Wrocławia. Obejrzałem ten dalej, bo już przeszedł na luzie, nie ma już takich rzeczowych akcji. No ale te beczki. Powiedz mi, koszmarny Pawle, czy daleko po tych beczkach jest jeszcze? Żubrze, na razie się nie zapetruję, bo wszyscy moi współpracownicy, klienci bardziej, zabraniają korzystać wyraźnie w umowach. Zabraniają korzystać z czata. Znaczy z czata. Ogólnie z tłumaczeń, które powstają przy wspomaganiu się sztuczną inteligencją. Proszę, proszę. Proszę, proszę. To już jestem na nie zły, bo z tego, gdyby były bardziej delikatne, to bym mi otworzył, ale że tak bezczelnie domagają się mojej uwagi, to im nie otworzę. Niedaleko jest, okej. Czemu zabraniają? Bo tak naprawdę kwestie prawne nie są uregulowane, gdyż te modele językowe też się na czymś szkolą i... No i pewnie chcą też zapewnić tłumaczom możliwość godziwego zarobku, tak? Natomiast ja jestem przekonany, że tak czy inaczej czeka nas rewolucja, prędzej czy później trzeba popłynąć z prądem, bo inaczej się skończy z ręką w nocniku i trzeba się przystosować do tego po prostu i tyle. Dobra, jest. Kamilu, tobie łezka w oku się pojawia z powodu klików, a mi z powodu tego, że nie udaje mi się przejść dalej. Nie, no właśnie rano koty od godziny 6 rano zaczynają petycje, dobijając się do drzwi mojej sypialni po prostu. I to jest irytujące. Dobra, idziemy. Tomaszu, to flashback, nie. Flashback, zwłaszcza pierwszy etap, nie. Dziękuję. Dobra. Jesteśmy z trzema życiami tutaj. Nie jest to mój rekord, oczywiście. Ale... jest przyzwoicie. Czekamy teraz na zgon spawacza. O, szybko nastąpił. Nie sądziłem, że to będzie aż tak szybkie. Dobra. Ostatnio grałem w dużo flashbacka i mi na razie starczy. Po prostu. Siech, o,
tu są zgrane. Nie! No co za łajza? Gdzie się zatrzymał jeszcze? Dobra, jest. Chyba się uda od razu. Jestem! Jestem tu! Dobra, teraz nie spaść, nie spaść! Nie spaść! Nie spaść! Jak ja mogę stamtąd zeskoczyć w ogóle? Od góry się odbijam, od ściany. Nie wiem. Muszę znaleźć punkt, z którego mogę wykonać skok, bo na razie takiego punktu nie mam. Mam bardzo mało możliwości znalezienia takiego punktu. Czekamy na zgon. Znaczy nie swój oczywiście, tylko spawaczy. Na zgon spawaczy czekamy. Moi, zrobimy tak, że gramy do wpół do pierwszej i jednak już odpuszczę. Od beczki można się odbyć na... Będzie być? To brzmi... Jakby było to podpuszczanie mnie do zrobienia czegoś bardzo głupiego. Trzeba jakoś zrobić synchronizację ruszania się tych platform. Dobra. Ostatnie życie, moi drodzy, ostatnie życie. Znaczy ostatnie życie w tym przejściu. Będzie jeszcze jedno albo dwa, zobaczymy. No to było bardzo nie fair. Szkoda, że te platformy nie mają ustalonego schematu poruszania się, tylko za każdym razem ten schemat jest inny. Możliwe, że on zależy od szybkości pojawienia się w tym miejscu. Natomiast fakt, że jest zgoła losowy, nie wpływa dobrze na moje zdrowie psychiczne. Wojciesławie, nie wiem, czy będę grał. Nie wiem. Zobaczymy. No nie jestem jakimś panem totalnym Silent Hill'a. Na pewno kolega Andrzej będzie grał. A czy ja? Zobaczymy. Na pewno sprawdzę, ale wątpię, żebym go kończył jakoś. Zobaczę, jak zostały rozwiązane zagadki tej grze, bo nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że Silent Hill jest upiorną, koszmarną wizją, no to nie wiem, ja w najbardziej durnych snach nie mam takich zagadek, jakie są w Silent Hill. Tomasz Nowak pisze, gdyby social media istniały w czasach Auschwitz, to Holocaust byłby nie... To jest akurat zupełnie nieprawda, bo social media istnieją,
a Chińczycy Ujgurów zabijają jak chcą. I co? I nic. Może nie stosują metod do końca oświęcimskich, ale wystarczy wprowadzić cenzurę owych mediów społecznościowych i już problem znika. Więc o ile cenię sobie pana Ilona, to teraz to ta wypowiedź jest absolutnie bez sensu. O, Vanitasie, dokładnie. To zdecydowanie bliższej prawdy, tak? Jeśli masz odpowiednio dużo pieniędzy, możesz zrobić dokładnie wszystko. Najbardziej obrzydliwą i zdeprawowaną rzecz i już, po prostu. Twoje pieniądze cię ochronią. Mamy, jak to powiedział kiedyś świętej pamięci Lech Jęczmyk, bo wybitny polski tłumacz i redaktor, ze śmiertelnego starcia socjalizmu i kapitalizmu zwycięską ręką wyszedł feudalizm. I mamy taki nowoczesny feudalizm z arystokracją zdeprawowaną całkowicie oraz nami, prolami, którzy na nią pracują. W razie pełnie żyć. Vanitasie, no coś w tym jest, zdecydowanie tak. Coś w tym jest, hipokryzja. Wow. Muszę częściej mówić hipokryzja, bo wtedy przechodzę łatwiej. Lepiej, płynniej. Nie, ogólnie mundial w Katarze. Za mundial w Katarze tam dużo osób powinno pójść do więzienia za to, że w ogóle został zorganizowany. Ale cóż. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobrze, idzie przyzwoicie. Nie, nie. Dobra, dobrze, że mam tych akurat ładunków wybuchowych całkiem sporo. To nie jest dla mnie jakaś straszliwa strata, ale udało się dojść tutaj z 6 życiami. Amanted, dziękuję za 2 lata subskrypcji. Mój drogi, serdeczne dzięki. Czekamy tutaj i teraz wskakujemy. Hop, hop, hop. I pięknie. Uj, oj, oj, już było blisko zgonu. Proszę Państwa, jest 6 żyć. Teraz mogę je wszystkie tutaj stracić oczywiście, ale mogę ich też nie stracić. Jak na przykład teraz. Glut. Czekamy na gluta. Jest. Dobra. Doszedłem do rąk
Do rąk doszedłem z 6 życiami. Krzysztof, przycisk do przywołania platformy wydaje się najlepiej wcisnąć, kiedy górny dozornik robi pierwszy zrzut. Ha. Kamilu, wydaje mi się, że dla mnie wolałbym, żeby były nabijane staty na YouTubie, bo to jest moja główna platforma, ale oglądaj gdzie ci wygodnie po prostu. I tak dziękuję, że oglądasz. Raduje to moje mroczne serce. Dobra. Proszę Państwa, doszliśmy do tego momentu z 6 życiami. Z 6 życiami, powiedziałem. Rzeczami, a to życiami. No i cóż, trzeba popatrzeć, jaka jest kolejność zrzutu. A, jeszcze nie ma kolejności zrzutu, dopiero teraz będzie kolejność zrzutu. Może rzeczywiście jestem w stanie ją uregulować. Zła jest ta kolejność, zła. Zaczniemy od nowa. Zobaczymy jak teraz. O! Ta kolejność jest lepsza. Ciach. Ciach. Pyk. Nie, to jednak pomyliło mi się. To była zła kolejność. To była zła kolejność. Jakby to zrobić? Bo w sumie jestem w stanie to wyregulować. I chyba... Nie, to chyba jest zły moment. Najlepiej byłoby, gdyby... Tam nie, no chyba, z drugiej strony chyba jest dobry moment. Nie, ten jest na pewno zły. A teraz? O, to jest dobry moment. Bujnie. Teraz to jest najlepszy moment. Przynajmniej tutaj, do tego jest najlepszy. O właśnie. Ale do tego nie jest najlepszy. Czy Sound of Freedom oglądałem? Jeszcze nie, ale chętnie obejrzę. Strzelić. Uff, ale jeszcze się zagotowałem. Blisko było. Dobra. Chyba teraz jest lepszy moment. Tak. Teraz, to jest najlepszy moment, bo teraz ominę. Dobra. Nie wiem jak tutaj skoczyć, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia z którego momentu się wybić. Bo tu jest, jak widzicie, jest góra na tym.
Mogę stać na kim artem? Na beczkach mogę stać? Jak tutaj skoczyć? Nie mam pojęcia. No super. I zginąłem. Chciałem stanąć na beczce. Będzie mi się coś śniło. Będzie mi się coś śniło po prostu. Trzy życia jeszcze. Pierwszy stopień stennus. Kamilu, to tak brzmi. Jak dojdę do tego miejsca, to poczekam, bo jest pewno później, chyba 8 sekund i zobaczymy. Zobaczymy, bo to jest chyba w tym momencie najbardziej kluczowy moment w grze. Jeśli go się uda pokonać, to na pewno będzie łatwiej. Lecimy. Teraz. Chyba źle. Muszę zapamiętać, w którym momencie jest najlepiej, żeby... Ciach. Koty paszły. Jeszcze nie, teraz będzie. Teraz. Oj! Nie trafiłem w platformę. Tego się nie spodziewałem. Dwa życia. Dwa życia. No, proszę, spawaczu, zgiń. Zgiń, spawaczu, proszę cię. Odejdź, wpadnij do zielonego jeziorka, zanurz się w jego szmaragdowej toni i utoń, utoń w tej toni. No, idzie. Przekonałem go. A ja sam na krawędzi tutaj. Forfiterze męczy. Dziękuję za wrzucenie do skarbonki. Doceniam. Koty, nie przeszkadzać mi teraz. Dobra, źle. Zobaczymy, tak. Chyba tak też można. To jest dobre podejście. To jest dobre podejście. Tak, dobra. Czekam na Kamila. Stąd jak skoczę, to się zabiję. Nie mam szans w ogóle. Tu jest od razu jest sufit. Jakaś groza to jest po prostu. Horror, masakra. Jak sobie wyobrażasz piekło? Ci górnicy pokazują na górze. W swoich oczach mają szał. To jest krawędź. Będzie być. Czy to jest krawędź? Stoję specjalnie. Aż sobie było moje palce po prostu. I kiedy skoczyć? Kiedy spadnie ta beczka? Boże.
Przestraszyłem się. O, co tu się stało z beczkami? Przestały lecieć! Co teraz? Co teraz? Co teraz, proszę państwa? Ja nie wiem, co teraz. Chyba trzeba tam wejść, nie? Popsułem znowu grę i bardzo dobrze. W lewo. Ja pierdykam, przepraszam. Czy tutaj wychodzą łapki? Kamilo, witam cię serdecznie. Przychodzisz w jakże trudnym momencie mojego życia. A tutaj poproszę was o pytanie. Czy wychodzą tutaj łapy? Jeśli tak, to w których? Kamila 22, witam serdecznie. Wychodzą, no tak myślałem, że wychodzą łapy. To w których wychodzą? Począwszy od prawej strony. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem mamy. W których wychodzą łapy? I tak chyba tu ja muszę zejść na tego... No nie, nie pojawił się. Shit, no kurde, po prostu jakaś masakra. No zszedłem na chwilę, no zszedłem i cóż? Nie widać. Ostatnie życie. Ostatnie życie. Są różnie. Są różnie. Kwadratowo i podłużnie. Kamila, dziękuję bardzo. Ostatnie podejście, moi drodzy. Znaczy... może nie całkiem ostatnie, jeśli... inaczej. Muszę to inaczej sformułować. Chciałbym sformułować to w sposób taki, że będę starał się znowu dojść z sześcioma życiami tam, do tamtego punktu. I mi... Moment, w którym dojdę z sześcioma życiami do tamtego punktu, będzie ostatnim takim momentem. O, tak, tak to zróbmy. Natomiast te łapska tam są bardzo trudne do ogarnięcia. Cztery, siedem... 4 i 7 wychodzą, a później 2 i 5. Czyli 3 i 6 teoretycznie są bezpieczne. 3 i 6 są bezpieczne. Dobra, 3 i 6 są bezpieczne. Zapamiętamy to sobie. Dobra, trzeba będzie z tymi beczkami przy rurze, jeśli uda mi się tam dotrzeć. Oczywiście trzeba będzie zrobić ten sam manewr, czyli je... poszukać. Cześć kokoszu, tutaj się dzieją rzeczy, o jakich się nie śniło najlepszym redaktorom portali growych. Amantadin, dzięki, że wpadłeś, dobrej nocy. Tak pewnie będziemy kończyć też za momencik. Oj. Tutaj na razie wszystko pamiętam. To znaczy, że nie potrzebuję jeszcze dodatkowej lecytyny. O, już głupi zgon. Dobrze, pięć żyć też liczę jako... Jeśli dojdę tam z pięcioma życiami, to też będę traktował to jako sukces. Czterema to już nie. Ale gram dalej.
Nie wiem, co mam powiedzieć. Nic nie powiem. Zmrużę oczy. Jak ryś. Bo tutaj chyba nic innego nie pozostaje zrobić. Drogi Tomaszu, życie jest hardkorem, trzeba sobie z nim radzić. Kiedy życie rzuca ci pod nogi ryśka, to musisz wiedzieć, jak sobie z nim poradzić. Ale nie pamiętam w zasadzie żadnej gry w życiu, którą bym grał tak zawzięcie w jeden etap na przykład i non-stop. Bo oczywiście podchodziłem wiele razy do trudnych etapów, ale nigdy to nie było takimi ciągami jak obecnie. Koty i tak was nie wpuszczę, paszły, spać. Proszę nie zginąć w żaden głupi sposób. Będę się cieszyć. Na NES-a Battletoads nie grałem. Grałem na Amidze. Tytusie, pozdrowienia dla taty. Parszywa gra, ale nie może być tak, że materia będzie triumfować nad duchem. Mój duch jest silniejszy niż ta materia. Zamierzam to udowodnić. Niekoniecznie dzisiaj, ale ostatecznie kiedyś na pewno. Dochodzimy do momentu skutera. Jeśli skuter przejdę, to będzie już nieźle. Dobra, skuter, zaraz. To wiedziałem niestety, że mój błąd. Tutaj też, dobrze, jeszcze 4 życia są. To jest albo tracę wszystkie życia, albo przechodzę za pierwszym razem. Taki. Teraz tracę wszystkie życia. Brak mi tutaj konsekwencji w przechodzeniu tego etapu. No zdecydowanie brak mi konsekwencji. Która jest godzina? Jezus, miałem kończyć o 30. Dobra, moi drodzy, niezależnie od tego, co się stanie, to jest ostatnie na dzisiaj przejście. Bo już jest po prostu zbyt późno, a ja muszę rano wstać jednak do roboty. Mam dużo jednak pracy. I nie może być tak, że to rysiek będzie mi dyktował warunki życia. Kolejna w niedzielę będzie. W niedzielę, Artemie. Wcześniej raczej nie. Stargate Timekeepers nie, kokoszu. Nawet nie wiedziałem, że ta gra wychodzi. Sam jej raczej nie kupię. Ja mam jeszcze do przejścia
dla transmisji księcia Persji. Może wygrała bitwę, ale nie wygrała wojny ta materia. Duch będzie walczyć do końca. Powrót do Siwowa, i ta się nie wiem. Nie wiem. O, to była gra, która mnie wymęczyła bardzo. Stargate jest turówką? O, to coś dla mnie. To coś dla mnie. Bo z drugiej strony nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem serialu Stargate. A rozumiem, że to jest raczej dla fanów. Prawda, przyzwoicie robione. Dobrze, dobrze. Thief w lutym zapewne jeszcze, na przemian z Final Fantasy chyba tak to będzie wyglądać. Tak sądzę. Dobra, jest tutaj, teraz. No i tak jak mówiłem, albo przychodzę od razu, albo ginę i tracę wszystkie życia. Tutaj już jest, popatrzcie, jaka pewność w ruchach. Po prostu szok. Koty! No co za bestia. Tutaj niestety pewności w ruchach zabrakło. I pyk. Nie, Tomasz, nie mam ochoty powrotu do tych strzelanek. Blood 2 jeszcze może. Prodeus taki gier mi się bardzo, bardzo podobał. Bardzo mi się Prodeus podobał. No tutaj nie mogę wejść. Teraz trzeba będzie chyba. Tak sądziłem, że będzie. Za dobrze szło. Zemsta wagoników musiała mnie dosięgnąć. To nie jest tak, że wagoniki pozwolą mi robić coś dobrze. Dobra. O jest, udało się. Cicho, koty! Dark Earth było tylko wydawcą, że Microsoft był tylko wydawcą Dark Earth, bo to była jakaś francuska firma, nie pamiętam dokładnie jej nazwy. Dwie płyty, pamiętam, recenzowałem tę grę dla Słowa o komputerach wrocławskiego. Cicho, koty! Kalisto, tak, dokładnie tak się nazywało.
Nie, ja ogólnie gry takie o zarządzaniu to tylko lubiłem Dungeon Keeper, tak, Dungeon Keeper lubiłem, dwójkę szczególnie, a Team Hospital i tak dalej, to nie dla mnie. Zupełnie nie jestem odbiorcą tego typu tytułów. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, jeśli uda mi się z odpowiednią liczbą żyć dojść tutaj, to będzie ostatnie podejście na dziś. Oczywiście istnieje promil szansy, że uda mi się przejść ten etap. Promil. No ale mamy 5 żyć. 5 żyć, to nie jest źle. Maxelu, powinienem chyba mieć obrazek z tym Joyem, bo go pokazuję średnio kilka razy na transmisję. Proszę, proszę. Koty! Bo będzie bicie. Jak to teraz spadają te gluty? Źle. Źle. W złej konfiguracji lecą. Teraz jest dobra konfiguracja. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, bardzo idealna wręcz. Tak? Nie! Zupełnie zła. Fatalna, najgorsza możliwa. O Boże. Artemie, co tu mowa o piątym etapie, skoro nie jestem w stanie przejść czwartego, tak? Jak przejdę czwarty i będę płynnie przechodzić pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, to pogadamy o piątym. Na razie to jest, wiesz, nie ma o czym mówić zupełnie. O, czekamy. Dobra, schodzi. Zabić się. Utonąć w szmaragdowej toni, niczym czarnoksiężnik ze szmaragdowego grodu. Dobra, muszę zapamiętać sekwencję, która zapewni mi... Ta jest ryzykowna, cholernie. Czyli kiedy tutaj... Bo mogę nie zdążyć, nie, to tak jest źle. Tak już chyba było, nie? Może ta sekwencja teraz. Trudno powiedzieć. No zobaczymy. Ta sekwencja nie. Kurczę, nie wiem jak w jakiej kolejności powinny spadać gluty. To jest planowanie spadku glutów i ustawianie spadku glutów jest najważniejszym elementem przejścia akurat tego etapu. No, chłopaki, spawacze, idźcie. Może tak. Kiedy górny robi pierwszy zrzut, ale który, znaczy zrzut? No to tak nie mogę teraz, to nie teraz.
Oczywiście mogę tak zrobić. Chyba masz rację. Krzysztofie, chyba masz rację. Czyli muszę to sobie zapisać, Krzysztof. Bardzo dziękuję ci za podpowiedź. Czyli muszę to zapisać. To musi być pierwszy zrzut. Po nim biegiem. Dobra. I teraz. Teraz jest mamy trzy życia, tak? Jesteśmy. Oczywiście można się odbić od beczki. No ale nie chciałem tego zrobić. Proszę. O! Udało się! Udało się zablokować beczki! Jest! Mamy to, proszę Państwa. Beczki zablokowane. Jest! Jest, dobra. Jak to mówiliście? 3 jest bezpieczne i 6 jest bezpieczne. 3 jest bezpieczne i 6 jest bezpieczne. Mam 3 życia. Czy iść od razu do trójki? Tylko liczymy od... Tym razem nie od lewej, tylko od prawej, tak? Bo z prawą jesteśmy zwróceni. Jedynka jest bezpieczna? Rzeczywiście. Dobra. Trzy jest bezpieczne. Sześć, czyli pierwszy beczki. Jeden, trzy, sześć i osiem, no? Żeby tu nie zginąć w durny sposób. Dzięki za podpowiedź, że pierwsza jest bezpieczna. Dobra, pierwsza. No nic. No nic. Jeszcze raz. To mi się minęło. Czy ja mogę tam pójść jednym ciągiem? Chyba nie. Nie powinienem zginąć, bo nie dotykał mnie w ogóle. Vanitasie, dziękuję serdecznie za dorzucenie do skarbonki. Nie jesteś zbanowany, Vanitasie, przecież się pojawiłeś. Ja na pewno cię nie zbanowałem. Więc nawet nie dotykam czatu. Zresztą nie mam powodu najmniejszego. Dziękuję serdecznie za dorzucenie skarbonki. Mam rozpisane już, że... Co ja mam teraz zrobić? Muszę nacisnąć przycisk, kiedy akurat chyba... Nie w tym momencie. Moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie.
Ale kończę na dziś. Jestem wycieńczony psychicznie. Serdecznie dziękuję za wsparcie, jak już powiedziałem, ale to już mnie przerasta w tym momencie. W niedzielę pewnie spotkamy się ponownie. Nie wiem, Vanitasie, jeśli piszesz, kurczę, naprawdę, ja nic nie robiłem, więc nie wiem, czemu jeśli coś piszesz, to czemu to zniknęło, bo na pewno nikt cię nie wyrzucił stąd. Także, ale dziękuję raz jeszcze za wsparcie. Moi drodzy, widzimy się jutro, znaczy dzisiaj, wtorek, pewnie zagramy sobie w Prince of Persia. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, karuchy na poduchy i szczypawki na zabawki. Boże, jestem wycieńczony. Pa, pa.